Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w gościnnych progach Rady Osiedla Koszyki, Rady Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Dzisiaj gościem Centrum Edukacyjnego Powiśle, a także redakcji Magna Polonia oraz Telewizji Sumienie Narodu Internetowej jest pan senator Jan Żaren, którego serdecznie witam. Proszę Państwa, od jakiegoś czasu próbowaliśmy zorganizować spotkanie z panem profesorem, ale różne komplikacje były zarówno w maju, jak i później we wrześniu. Wreszcie się udało. Przypomnę, że ostatnie nasze spotkanie było na początku lutego, czyli prawie rok temu, 11 miesięcy temu, w Kościele Najświętszego Zbawiciela. Pan profesor mówił na temat wielkiej postaci księdza prałata Marcelego Nowakowskiego, który był proboszczem i którego postać jest opisana w książce Kościół, Naród, Człowiek. Tytuł, tak mniemam, nawiązuje do dzieła Romana Dmowskiego Kościół, Naród i Państwo. I w tej książce, w tym dziale o narodzie, w tym rozdziale dużym, stu kilkudziesięciostronicowym, jest bardzo dużo materiałów dotyczących obozu narodowego, różnych postaci z tego obozu, zarówno z lat międzywojnia, okresu okupacji, jak i z okresu powojennego. Nie tylko o prałacie Nowakowskim, ale również o innych postaciach Państwo w tej książce przeczytacie. Jeszcze kilka egzemplarzy tej książki jest. Zresztą później jeszcze będę mówił o książkach pana profesora. Zachęcam do zakupu tych książek. Pan profesor z chęcią na pewno podpisze dla osób, które się zaopatrzą w książkę. Proszę Państwa, tematem dzisiejszego spotkania jest Dmowski dzisiaj, czyli jak gdyby chcemy powiedzieć o aktualności albo nieaktualności, to zobaczymy jak to pan profesor ujmie, myśli politycznej Romana Dmowskiego. Okazja jest jak zawsze na początku roku. Wczoraj mieliśmy 78. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, który zmarł u swoich przyjaciół, takiej w zasadzie swojej rodziny, ale nie, że tak powiem, nie z pochodzenia, nie z krwi, ale która jak gdyby, zresztą była to chyba też Lutosławscy i Niklewiczowie, prawda? Koło Łomży, tam się znajdował w Drozdowie to miejsce, ten dworek, gdzie pan Roman Dmowski zmarł. Zresztą dwa miejsca są szczególnie związane z Romanem Dmowskim, to znaczy pod Łomżą Drozdów oraz pod Poznaniem Chludowo. To jest posiadłość, którą przez pewien czas był jej właścicielem, a w tej chwili są tam, jest tam seminarium, zdaje się, duchowne, księży werbistów, dokładnie, misjonarzy werbistów. Pamiętam jak chyba, no to było już 30 lat temu, prawdopodobnie w połowie lat 80. Nie wiem, czy Zbyszek Okorski był, ale ja byłem na odsłonięciu popiersia. To był pierwszy pomnik Romana Dmowskiego, takie popiersie. Jego stoi właśnie w parku w Drozdowie i przepraszam, w Chludowie. W Chludowie pod Poznaniem i było to odsłonięte, to popiersie właśnie mniej więcej w połowie lat 80. Myślę, że w 85. gdzieś. Tak, podejrzewam. A Warszawa? W Warszawie była tablica w katedrze warszawskiej. Później były tablice również w kościele związanym z miejscem urodzenia Romana Dmowskiego na Kamionku. Tam są co najmniej dwie tablice poświęcone konkretnie Romanowi Dmowskiemu oraz kilka tablic poświęconych dowódcom Narodowych Sił Zbrojnych, więc też polecam, żeby sobie kiedyś pójść na spacer po terenie kościoła i okolic kościoła na Kamionku.
No a sam pomnik powstał na placu na rozdrożu. Wydaje mi się, że mamy mniej więcej 10 lat chyba od powstania tego pomniku. Bo to tak chyba było właśnie... Rysia Walczaka trzeba się zapytać. No właśnie, kolega Ryszard Walczak, który był w komitecie budowy. Ja byłem wiceprzewodniczącym. Który to był rok? No nie pamiętam. Ale 10 lat mniej więcej. Nie? Myślę, że 2007, a może 2008 rok. No. Żeby nie przedłużać, panie profesorze, prosiłbym bardzo o, że tak powiem, słowo, a potem myślę, że po 50 minutach, 45-50 minut, a potem mam nadzieję, że będzie dużo pytań i ożywiona dyskusja, ponieważ no, Polacy mają to do siebie, że te postacie sprzed kilkudziesięciu albo sprzed 100 lat nadal budzą wielkie emocje i spory między na przykład Dmowskim a Piłsudskim co roku praktycznie odżywają na nowo. I ma to dużo dobrych jak gdyby, cech, natomiast byłoby źle, gdybyśmy się do takich sporów sprzed kilkudziesięciu albo sprzed 100 lat ograniczali. Proszę bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Jeśli państwo pozwolą, ja sobie usiądę tym razem, bo na ogół stoję mówiąc, ale ze względu na te przyrządy towarzyszące myślę, że tak będzie nam wygodniej. Bardzo dziękuję, panie Rafale, za zaproszenie. Postaram się nie zamęczyć państwa w ciągu tych 40 paru minut, a to za sprawą bohatera naszego spotkania, czyli Romana Dmowskiego, o którym rzecz jasna można mówić w nieskończoność i na dodatek z bardzo różnych punktów widzenia. Biografia na ogół jest dość dobrze znana, myślę, że szczególnie osobom, które tutaj się znalazły, więc nie będę przedstawiał życiorysu pana Romana. Natomiast chcę zwrócić uwagę na te wątki, które i jego biografii, i jego dokonań, które mogą się wydawać nam szczególnie dzisiaj bliskie i aktualne, a co więcej, nawet można powiedzieć, że profetyczne, w tym sensie, że niegdyś one mogły budzić pewne kontrowersje, a dzisiaj się okazuje, że jak najbardziej były w długim dystansie czasowym jak najbardziej sprawdzające się. Zanim o tym powiem, to jednak chcę państwu powiedzieć jedno takie zdanie kanoniczne. Mianowicie bardzo bym chciał i mam nadzieję, że to mówię także jako senator Rzeczpospolitej, żeby w polskim dorobku piśmiennictwa ideowo-politycznego dla polskiego inteligenta, czyli w takim kanonicznym zestawie lektur, który każdy inteligent polski powinien posiąść, znalazły się co najmniej 3 książki Romana Dmowskiego. Można oczywiście 10, ale co najmniej 3. Pierwsza to jest oczywiście Myśli nowego wczesnego Polaka. Z tym kanonicznym zdaniem jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. Jak państwo zajrzą do pierwszej strony tego tekstu, od razu Roman Dmowski pisze na wstępie i warto to też sobie uzmysłowić, to co on tam napisał. Ja teraz trawestuję. Szanowni państwo, jeżeli ktoś nie czuje się Polakiem, proszę uprzejmie nie czytać następnych stron. I można powiedzieć, że jest to aktualne do dzisiaj. Myśli nowoczesnego Polaka są dla tych, którzy akceptują tą pierwszą stronę. Czyli czują się Polakami. Nie ma obowiązku, rzecz jasna. Jak ktoś nie chce, to nie. Więc już niech dalej nie czyta. Natomiast ci, którzy chcą się nazywać Polakami, a to zapraszamy. Sprawdźcie, czy jest to jakaś odpowiedź na pytanie pod tytułem, co to znaczy polskość. I to jest pierwsza książka, która bez wątpienia należy do takiego, czy powinna należeć do takiego kanonu, w którym się dyskutuje na temat polskości, dla tych, których to pojęcie jest interesujące. Druga książka to jest z tego samego gatunku, czyli takich ideowych prac,
To jest oczywiście Kościół, Naród, Państwo, o czym pan Rafał wspomniał. Tytuł mojej książki oczywiście do niej nawiązuje, o czym piszę we wstępie. Pan Roman trochę mniej napisał. Trochę Kościół, mniej, Naród, Państwo, to jest niż malutka niż broszura, ale za to w piśmiennictwie polskim powinna znaleźć się zdecydowanie wyżej od mojej. To jest ta książka kanoniczna, druga, która opowiada generalnie o tym, że w gruncie rzeczy, jeżeli jesteśmy i chcemy być nazwani narodem polskim, polską wspólnotą, to bez wątpienia, niezależnie od naszych światopoglądowych i religijnych umocowań, przynależności do kościołów różnych, musimy jako Polacy wspólnie przyjąć do wiadomości, że Kościół katolicki, czyli katolicyzm w polskiej obrzędowości, pełni rolę nadrzędną. I było to adresowane nie tylko do katolików, żeby była jasność, ale tak samo do protestantów, do wszystkich, którzy by czuli, że są Polakami i warunkiem sine qua non jest szacunek do tejże spuścizny, czyli spuścizny katolicko-narodowej. Nie ma wyboru. Są pewne bariery, do których musimy podejść i je uznać za własne i obowiązujące. Wtedy jesteśmy Polakami. I to wydaje się, że też jest literatura, która dzisiaj rodzi daleko idące możliwości interpretacyjne, refleksje, bunty, różne rzeczy, ale nie jest to książeczka byle jaka, mimo że liczy stron niewiele. I trzecia książka, która jest z innego gatunku, ale którą bym uznał za w pewnym sensie wiodącą dla konkretnej kategorii ludzi, to znaczy dla polityków, którzy bezwzględnie powinni ją widzieć jako pracę, no można powiedzieć, katechizm uprawiania polityki bieżącej. To jest Polityka Polska i odbudowanie państwa polskiego, dwutomowa praca opowiadająca o aktywności Romana Dmowskiego i jego przyjaciół, głównie zgrupowanych w Komitecie Narodowym Polskim, na drodze do odzyskania niepodległości, czyli lata 1914-1920-21, to jest ten okres. On o nim pisze po powrocie do kraju, siada i analizuje niejako to wszystko, co zostało wykonane przez niego i przez jego ludzi. I niewątpliwie jest to praca w tym sensie rewelacyjna, że ona pokazuje, na czym naprawdę polega polityka. Jako pewna umiejętność, pewna zdolność, w której albo się jest kreatorem, albo jest się pożytecznym idiotą. I Dmowski pokazuje, co to znaczy uprawiać tę materię, która oczywiście musi służyć. Ona jest misyjnym zadaniem i misyjną przestrzenią. W tym tytule to zadanie misyjne jest oczywiście już wyartykułowane. Polityka Polska, czyli odbudowanie państwa polskiego. Dzisiaj możemy sobie zadać pytanie, polityka polska, czyli i szukajmy tej odpowiedzi. Wtedy w warunkach 1914-1921, no oczywistym było, że jest to po 123 latach odbudowanie państwa polskiego. Tylko i wyłącznie tak można zdefiniować politykę polską wówczas. I to jest też pytanie na dzisiaj, czy umiemy tak ogarnąć świat cały, żeby się zorientować, co to znaczy dzisiaj polityka polska. Bo oczywiście nie może być tożsama, nie możemy być kopistami. Myśl narodowa nigdy w całych pokoleniach, czterech czy więcej, jeżeli byśmy je traktowali aż do Wojciecha Wasiutyńskiego, to w tych kolejnych pokoleniach narodowców myśl narodowa zawsze była żywa. To znaczy odpowiadała na wyzwania i znaki czasu, a nie była tylko kopią stanu umysłowego pokolenia przeszłego. Na tym polegała między innymi żywotność tej myśli narodowej, więc trzeba jej dzisiaj szukać. To są te trzy lektury, które z różnych powodów wydają mi się najważniejsze i w nich już mamy odpowiedź na pytanie, w pewnym sensie na pytanie, na czym polega aktualność tegoż dorobku intelektualnego, ideowego i politycznego, takiego praktycznego. A panie teraz profesorze, myślę, tak, że jako czwartą książkę, aha, ewentualnie jako taki podręcznik geopolityki, no to Niemcy, Rosja i kwestia Polska.
Tak, ale... bo to powiedzmy, być może gdyby Dmowski dzisiaj to pisał, to napisałby, nie wiem, Niemcy, Ukraina, czy jakiś, jakimś innym, ale w tamtych czasach to było podstawowe pytanie i pewne kanony myślenia geopolitycznego, myślę, że też jako czwartą, w sensie ważności, no ale w dzisiejszych czasach być może również bardzo ważną geopolityczną pracę bym uważał, że ta jest bardzo ważna. Ale przepraszam za przerwanie. Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem, można i 10 tytułów jeszcze także przywoływać, tych z lat 30. chociażby. Ostatnie prace Dmowskiego z Przewrotem chociażby. Ale niewątpliwie Rosja, Niemcy, a kwestia polska to praca w tym sensie wybitna, że ona z kolei z jednej strony stanowiła dla inteligencji polskiej w 1908 roku i w następnych, kiedy ją czytano, coś w rodzaju takiego syntetycznego podręcznika historii Polski i kontekstu geopolitycznego, bo tam było bardzo dużo odwołań do historii. A z drugiej strony czytano tę pracę jako w gruncie rzeczy namysł nad tym, co zrobić w momencie, kiedy zgodzimy się, że prędzej czy później wybuchnie konflikt światowy, rzeczywiście wybuchł po 6 latach od napisania tych słów i trzeba się do tego faktu przygotować. I w tym kontekście można powiedzieć, że ta praca jest najbardziej taka pokazująca geniusz Dmowskiego. To znaczy on już w 1908 roku zawarł różne ważne wnioski z takimi podstawowymi dotyczącymi charakterystyki kultury niemieckiej i kultury rosyjskiej, które to analizy podpowiedziały mu, że w zbliżającym się konflikcie bez wątpienia sprawa polska stanie się międzynarodową i Polska odzyska niepodległość tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Niemcy przegrają wojnę. Wygrana Niemiec nie daje żadnych szans na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jak wówczas tłumaczył i słusznie, niepodległość bowiem jest niczym, jeżeli nie jest równoczesną suwerennością. A państwo polskie bez ziem, które stanowią warunek sine qua non imperializmu niemieckiego, będzie państwem niesuwerennym. Więc albo, albo. Albo my pokonamy Niemców i mamy dostęp do morza, i mamy Śląsk, i mamy w związku z tym potencjał gospodarczy, który jest dowodem naszej suwerenności i faktem świadczącym o suwerenności, albo nas nie ma, nawet jeżeli będziemy się nazywać Polska, Królestwo, obojętne jak, to tym niemniej będzie to nie suwerenne państwo, tylko będzie podległe obcemu mocarstwu. I wychodząc z tego założenia, twierdził z kolei, o czym przekonywał potem już w czasie I wojny światowej wielokrotnie, że Rosja ze swoją ułomnością cywilizacyjną w sensie kulturowym jest przeciwnikiem w tym sensie słabszym, że zdolność jej imperialna kończy się na możliwości ewentualnej zjednoczenia ziem polskich. Natomiast to zjednoczenie ziem polskich, jak on to opowiadał, będzie tak daleko idącym wybrzuszeniem możliwości cywilizacyjnych rosyjskich, że ten nawis bardzo ciężki, bo dużo silniejszej kultury polskiej spowoduje, że ona się odłamie od tego kręgosłupa rosyjskiego. Czy miał rację w tym względzie do końca, czy nie, to możemy dyskutować na bazie doświadczenia bolszewickiego, którego on już nie mógł tak doświadczyć po roku 1944, gdzie okazało się, że jednak bolszewizm jest zdolny do spacyfikowania polskiej inteligencji, albo ją pakując do grobu na łączkę, albo redefiniując polską inteligencję, czyli tworząc znacznej jej części ćwierć inteligentów po to, żeby byli podwykonawcami ideologii marksistowskiej. Więc tu oczywiście można dyskutować, na ile ta wizja Dmowskiego była słuszna, ale pamiętajmy, że pisał ją w 1908 roku, kiedy polska inteligencja była zupełnie kim innym. To znaczy była warstwą, która potrafiła przez kolejne pokolenia dźwigać, czy to w formie insurekcyjnej, czy w formie dzieł
wielkiej literatury polskiej XIX-wiecznej właśnie ten kanoniczny zapis polskiej kultury, prawda? Od Mickiewicza, Krasińskiego, Sienkiewicza, wszystkie te pokolenia i wielkie nazwiska tworzyły autentyczny polski wielki dorobek kulturowy, który mógł Dmowski oceniać jako tak silny, że był zdolny z rosyjską mentalnością zwyciężyć. Ale to potraktujmy jako wstęp. Natomiast ja chciałbym głównie powiedzieć o takich wybranych wątkach jego pisarstwa i jego myślenia, które wydaje mi się, że może być dzisiaj w jakiejś mierze aktualne. I tak, pierwszy to jest pewien paradoks, który jest nie definiowany przy okazji opowiadania o Dmowskim, a oczywiście dobry jego biograf, a nawet najlepszy, czyli profesor Krzysztof Kawalec w tej książce, która Państwu jest zapewne zdana, czyli kolejne wydanie biografii Romana Dmowskiego, bardzo mocno podkreśla. Mianowicie, co to znaczy polski nacjonalizm? Otóż polski nacjonalizm, czyli ta idea, którą wypracowywał Roman Dmowski od przełomu XIX i XX wieku do w zasadzie końca lat 30., miał różne fazy, jeśli chodzi o jego sposób odpowiadania na to pytanie. I wydaje mi się, że w tym dorobku, dorobku odpowiedzi na pytanie, co to znaczy polski nacjonalizm, bardzo ciekawy jest ten pierwszy jego okres, który ma pewien defekt, od razu powiem, mianowicie defekt polegający na tym, że jeszcze jest to niedefiniowane w kategoriach tego chrześcijańskiego wymiaru nacjonalizmu. To stanie się dopiero później mocno wyartykułowane, chociaż od początku oczywiście w tradycji chrześcijańskiej jesteśmy i on tego nie neguje. Natomiast podkreśla co innego, mianowicie dwie rzeczy, które wydają się warte zastanowienia na dziś. Pierwsza kwestia to jest zapisana w jednym z wiodących jego artykułów, które były drukowane w Przeglądzie Wszechpolskim, czyli nasz demokratyzm. Otóż ja wiem, że to zabrzmi dziwacznie, ale Roman Dmowski był propagatorem demokracji. Co jest w pewnym sensie dzisiaj nie tylko niedostrzegane, ale w ogóle jest traktowane jako pewnego rodzaju aberracja umysłowa, bo patrzy się na Dmowskiego tylko i wyłącznie przez pryzmat jego, żeby była jasność, słusznej krytyki systemu demokratycznego w wersji liberalnej, czyli w tej wersji, którą on skrytykował w momencie, gdy ona zaczęła bardzo wyraźnie wygrywać w świecie, czyli demokracji masońskiej. Demokracji, która zaczęła wygrywać po I wojnie światowej, która doprowadziła do samozniszczenia. I oczywiście on nie był propagatorem takiej demokracji, natomiast był propagatorem demokratyzmu. I co to znaczyło? Otóż to znaczyło tyle, że istnieje wspólnota narodowa, czyli naród, który składa się z wielu grup, będzie on to umieszczał w okresie zaborów w tych dwóch słowach, wszechpolskość i wszechstanowość, czyli z jednej strony wszechpolskość, czyli nie ma narodu polskiego, zaboru austriackiego, zaboru pruskiego, zaboru rosyjskiego, jest jeden naród polski i nie ma w związku z tym trzech polityk, tylko jest jedna polityka polska, to jest ta definicja słowa wszechpolskość, a wszechstanowość to jest uznanie, że nie ma wykluczenia z narodu polskiego. To znaczy naród polski jest wspólnotą, w którą wchodzi się za pomocą pewnego klucza. Tym kluczem jest świadomość narodowa, a ten klucz jest w dużej mierze jego zdolność do otwierania, jest w dużej mierze w rękach tak zwanych warstw oświeconych, które to mówię teraz językiem XIX-wiecznym, oczywiście nie dzisiejszym, a
warstwy oświecone, mając ten klucz, mogą go użyć albo nie, jeśli zamkną się w swoim egoizmie, wobec warstw ludowych. Czyli krótko rzecz mówiąc, zaproszenie do wspólnoty narodowej jest zaproszeniem do zdemokratyzowania dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe polskie nie może być ekskluzywne. Nie może być tylko dla arystokracji, dla ziemian, dla inteligencji po powstaniu styczniowym, która jest kontynuatorem tejże idei i szuka klucza rozmów z chłopami na poziomie uwłaszczenia, czyli na poziomie dealu ekonomicznego. Tylko ma być naród polski wspólnotą, która to wspólnota ma wspólną dostępność do polskiej kultury, do polskiego dziedzictwa. I to jest ten pierwsze rozumienie demokratyzmu, czyli pewnego rodzaju uznania, że nie ekskluzywność, tylko powszechność. Powszechność kultury polskiej w narodzie polskim, mówiąc skrótowo. To oczywiście łączyło się z pewnymi zadaniami. Liga Narodowa, ta tajna organizacja, która w okresie 1904-1905 roku ma mniej więcej 400 działaczy, wybitnych polskich intelektualistów w dużej mierze, to są najwięksi, że tak powiem, i działacze, i umysły polskie, profesura, niektórzy kapłani, różne nazwiska, które nobliści, różne nazwiska, które będą tam bardzo istotne. Liga Narodowa zakłada w dużej mierze struktury, które właśnie mają określić w praktyce tenże demokratyzm, czyli to służenie warstw oświeconych warstwom ludowym. I to są przede wszystkim te struktury jak Pismo Polak, które jest adresowane do warstw ludowych, głównie do warstwy chłopskiej. Towarzystwo Oświaty Narodowej ma za zadanie jako struktura tajna dotrzeć do środowisk ludowych i je upodmiotowić. To znaczy sami chłopi w chałupach wiejskich mają trzymać tego Polaka i także metodami na przykład wcześniejszych, pozytywistycznych sposobów samokształcenia tworzyć grupy 3-5-osobowe, które czytają to pismo i następnie tworzą pączki następnych 3-5 i znowu te grupy dalej się rozwijają, bardzo często pod parasolem ochronnym, można powiedzieć, miejscowego ziemianina i w ten sposób rodzi się ta powszechność edukacji polskiej, która tworzy z społeczeństwa naród. Taką organizacją oczywiście także w ramach Ligi Narodowej jest, powiedzmy, Związek imienia Kilińskiego, który kierowany jest do rzemieślników i robotników Towarzystwa Przyjaciół, Towarzystwa Opieki nad Unitami, gdzie specjalnie się opiekuje Liga Narodowa tymi tępionymi przez prawosławną Rosję i tak dalej, i tak dalej. PET, Z, te instytucje, stowarzyszenia, struktury będą bardzo rozbudowane na terenie trzech zaborów. PET to przyszłość dla młodzieży, Z, czyli dla studentów. Ta struktura wszechstanowa miała, czy struktury, które razem w sumie tworzą wszechstanowość, miały być jednocześnie odbiciem tego właśnie pojęcia demokratyzmu, czyli antyekskluzywności kultury polskiej. Ona ma być powszechna, dostępna, ma być tą, która buduje tożsamość polską. Tak rozumiany demokratyzm oczywiście miał też drugą zasadę, którą można było zobaczyć w momencie, kiedy narodowa demokracja była poddawana temu, co nazywamy sprawdzam. I otóż znowu mam nadzieję, że w tym gronie nie zabrzmi to zadziwiająco, ale proszę pamiętać, że zarówno Konstytucja Marcowa, jak i wszystkie rządy przed majem 1926 roku, czyli rządy demokratyczne, takowymi były tylko i wyłącznie dzięki temu, że relatywnie, niestety relatywnie, a nie bezwzględnie, najsilniejszym ugrupowaniem w tychże
okresach parlamentaryzmu, czyli w Sejmie Ustawodawczym i w Sejmie i w Senacie pierwszej kadencji, miała narodowa demokracja. I to jest fakt, w którym sprawdziła się ta formacja jako twórca na dobre i na złe, bo to nie znaczy, że z samymi sukcesami, bo także z porażkami, ale sprawdziła się ta formacja jako twórca republikańskiego, demokratycznego państwa polskiego, mając po jednej i po drugiej stronie bardzo silnych przeciwników. Z jednej strony bardzo silny w sensie intelektualnym nurt konserwatywny, który powodował właśnie tę skłonność do ekskluzywistycznego widzenia Polski jako dobra w rękach wybrańców, którzy najlepiej służą ojczyźnie, a te pachołki niech zajmą się swoimi sprawami, ale broń Boże nie mieszają się do polityki. I z drugiej strony socjaliści, którzy pokazali w okresie rządów Daszyńskiego i Moraczewskiego, że są zwolennikami fałszywej interpretacji słowa demokracja. Rząd Daszyńskiego i Moraczewskiego w 18 roku to są rządy uzurpatorów, którzy udają, że są rządem centralnym ogólnopolskim, zdając sobie sprawę, że nie mają większości w narodzie. To jest fałszywe rozumienie demokracji, bo demokracja nie polega na tym, że się o niej mówi, tylko stosuje się takie narzędzia, żeby ona była faktem. Sprawdzam dla rządu Moraczewskiego, oczywiście były wybory 19 roku, gdzie lewica po prostu przegrała. I oni doskonale to wiedzieli, dlatego nie chcieli oddać władzy. Jedyny, który był rozsądny z tego towarzystwa, nazywał się Józef Piłsudski, który wysiadł na właściwym przystanku pod tytułem Niepodległość. Ale socjaliści uznali go za zdrajcę w tym momencie. A on nie był zdrajcą, tylko właśnie zrozumiał, że ma być naczelnikiem państwa i narodu, a nie naczelnikiem socjalistycznej republiki. Bo taki naród polski nie chce. Bo nie na tym polega demokracja, że się coś nazywa, że jest demokratyczny. Tylko na tym, że naród jest podmiotem. Właśnie nie ekskluzywność, tylko naród. Bo może być ekskluzywność zarówno konserwatywna, jak i socjalistyczna. I to jest to sprawdzam, które Związek Ludowo-Narodowy wykonał w okresie tych rządów 1919-26 w bardzo trudnych warunkach, ponieważ z jednej strony względność wyborów wygranych polegała na tym, że trzeba było wchodzić w bardzo trudne koalicje i w zasadzie jedyny rząd, który potrafił wykonać zadania na miarę integracji ziem polskich w okresie po 123 latach niewoli i po bardzo trudnych latach I wojny światowej z punktu widzenia ekonomicznego, to był oczywiście rząd Władysława Grabskiego, który do dzisiaj z niewiadomych powodów w podręcznikach nazywa się jako rząd nie wiadomo jaki. A to był rząd oparty na Związku Ludowo-Narodowym. Sam Władysław Grabski był wieloletnim członkiem Ligi Narodowej. Był narodowcem. Jego brat Stanisław Grabski, który będzie ministrem w tymże rządzie, w bardzo ważnych sprawach, był szefem tegoż klubu Związku Ludowo-Narodowego wówczas w parlamencie. No to jak nazwać ten rząd? A to jest ten rząd, który przeprowadził największe i najważniejsze reformy okresu dwudziestolecia międzywojennego. W warunkach bardzo trudnych, dlatego że w warunkach kryzysu ekonomicznego, z którego Polskę dopiero wydobywał. Między innymi wprowadził złotówkę, rozbudował port w Gdyni, rozpoczęty już wcześniej i wiele, wiele innych. Konkordat podpisał ustawę o realizującą Pakt Landskoroński, czyli o reformie rolnej i można tak długo. To znaczy, to jest rząd, który w dużej mierze wykonał pewną pracę właśnie wynikającą z programu Związku Ludowo-Narodowego, czyli narodowej demokracji w praktyce demokratycznego życia. Demokratycznego, to znaczy niekomfortowego z punktu widzenia realiów między chcę a mogę.
Prawda? To jest oczywiste. Nie na tym polega demokratyzm, żeby był tożsamy z totalitaryzmem, gdzie wszystko można w 5 minut wprowadzić, łącznie z obozami koncentracyjnymi. Tylko wtedy nie mówimy o demokratyzmie, tylko mówimy o fałszywym demokratyzmie. To jest ta zasada, w skrócie opowiedziana przeze mnie, pewnego prawdziwego demokratyzmu. To znaczy, żebyśmy jakby do dzisiaj sobie też zdali sprawę, czytając też te teksty Romana Dmowskiego, które wychowały stare pokolenie endeków, a oni byli wychowani właśnie na Przeglądzie Wszechpolskim, że tam są zawarte, w tym Przeglądzie Wszechpolskim wychodzącym w latach 1895-1905 w Lwowie i rozpowszechnianym nielegalnie po wszystkich zaborach, a przede wszystkim po zaborze rosyjskim, że tam są zdefiniowane najważniejsze pojęcia. I one są oczywiście oparte na jednej, no, oczywistej zasadzie w dialogu, komunikacji wewnątrznarodowej, że nie kłamiemy, tylko piszemy to, co naprawdę myślimy. A potem to robimy. Dlaczego jest to poddawane w wątpliwość demokratyzm narodowych demokratów? Ano dlatego, że oczywiście to się odnosiło do konkretnej społeczności. Zasady demokratyczne mają obowiązywać wewnątrz narodu polskiego. Oczywiście nie obejmowało to mniejszości narodowych. Nie obejmowało mniejszości narodowych, ponieważ zdaniem obozu narodowego, i Dmowski to też pisał w swoich dziełach, w tym właśnie pierwszym okresie, gdzie analizował między innymi te pojęcia jak demokratyzm, patriotyzm, nacjonalizm, czyli te podstawowe słowa, wokół których ten obóz budował swoją refleksję polityczną, to zakładał, że mniejszości narodowe, poza wyjątkami, które oczywiście jak najbardziej akceptował i z otwartymi ramionami je przyjmował, ale mniejszości narodowe nie są zainteresowane ani w tym, by być członkiem narodu polskiego, ani w związku z tym także działać na rzecz narodu polskiego. I niewątpliwie państwo narodowe, czyli coś, co było standardem na przełomie XIX-XX wieku w Europie, było także jego celem. Nie państwo anonimowych obywateli, których nie można zdefiniować, tylko ma być to państwo narodu polskiego. Ponieważ też funkcją demokratyzmu jest to, że instytucje państwa służą narodowi, a nie naród służy jakimś uzurpatorom państwowym. Znowu proszę zobaczyć, że w tej definicji demokratyzmu jest rzecz jasna taki zapis, w którym istnieje bardzo wyraźna zależność między państwem a narodem. W tej dyskusji, która była jedną z wiodących w dwudziestoleciu międzywojennym, państwo jest wtedy państwem polskim, kiedy jest na usługach narodu polskiego, kiedy wykonują urzędnicy państwowi cele, które są artykułowane przez tą wspólnotę narodową wraz z jej dziedzictwem, czyli zarówno przeszłością, jak i przyszłością, w tym sensie, że to dziedzictwo i teraźniejszość to są jednocześnie znaki rozpoznawcze i zadania dla polityków bieżących do tego, jak ma wyglądać przyszłość, żeby się w piekle nie poniewierali za zaniedbania. Więc ten demokratyzm i funkcja między państwem a narodem jest też bardzo istotną, ale rzeczywiście wykluczającą. To znaczy wykluczającą tych, którzy nie są zainteresowani budować państwa polskiego. Tutaj znalazłem taki bardzo ciekawy cytat który właśnie opowiada w gruncie rzeczy o tym, można powiedzieć, że no zadziwiające, Dmowski takie rzeczy pisał, no to proszę posłuchać. I to jest właśnie w myślach nowoczesnego Polaka zapisane, w tych myślach, które wyrastają z epoki darwinistycznej, której można by powiedzieć, że najważniejszym celem jest antagonizm, walka,
Zaraz do tego przejdziemy. To też jest prawdą. Antagonizm, walka, jak najbardziej. Ale proszę posłuchać, co on napisał. Gdybym na Rusi Galicyjskiej spotkał nauczyciela Polaka, prześladującego dziecko za to, że jest ono dzieckiem ruskim, że po rusku mówi, czułbym do niego nie mniejszy wstręt od tego, jaki budzi we mnie moskiewska i pruska kanalia pedagogiczna. To jest pisane oczywiście w kontekście dzieci wrzesińskich i tego, co Niemcy wykonywali. A proszę zobaczyć, że naprawdę nie trzeba być Polakiem. Nie ma takiego obowiązku. I nie można przekraczać granic, które by mówiły o tym, że my zmuszamy kogokolwiek do polskości. To jest wybór. To jest rzecz jasna wybór. Jeżeli ktokolwiek by powoływał się na narodowców i mówił, batem będziemy zaciągać dzieci ruskie do polskości, ruskie, tylko po czyli to... Czyli ukraińskie. Czyli domyślę, to jest jeszcze do zdefiniowania, jak on to rozumiał, to zaraz do tego przejdziemy, to rzecz jasna jest tak samo zły, jak ten pruski bat nauczycielski, który bije polskie dzieci, ponieważ chcą być w polskości. No i teraz proszę to przełożyć do tego, o czym mówiłem parę minut wcześniej. Albo chcesz być Polakiem, albo nie. Jeżeli jesteś Polakiem, to w takim razie czuj, że jesteś gospodarzem i wtedy jesteś w tym demokratycznym rozdziale, który proponujemy jako konsekwencję budowania razem wspólnoty. Nie chcesz, masz inne cele, chcesz budować inne państwo, proszę bardzo, to zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. No na ogół walka, jak się okaże w praktyce. To jest oczywiście pewien styl myślenia, który obowiązywał na przełomie XIX-XX wieku, ale dlatego wart jest on przypomnienia, że także warto go skonfrontować z pewnymi marzeniami, takimi, można powiedzieć, ideowymi pomysłami, które są oparte na chcieństwie, że wszyscy chcemy, żeby ludzie byli dobrzy, żeby byli, nie wiem, tacy sami, no tego akurat bym nie chciał niewątpliwie, ale że w ogóle wszystko chcemy, żeby było jak najlepiej. Ale niestety w polityce nie zawsze jest najlepiej. I Dmowski jako realista zdawał sobie sprawę, że istnieje w przypadku budowania wspólnoty polskiej, istnieje pewna rzeczywistość, która jest także odziedziczona po fakcie, że przez te 123 lata były zabory, a w związku z tym istniała silna germanizacja, silna rusyfikacja. I teraz jest pytanie, czy wspólnota narodowa to jest krąg zamknięty, czy to jest krąg otwarty? I z jednej strony proszę pamiętać o tym cytacie, bo on jest bardzo twardy, prawda? Taki jednoznaczny. Nie zgadzam się na to, żeby zmuszać rusińskie dziecko do polskości, ale z drugiej strony też trzeba zdać sobie sprawę, że wbrew tej powszechnej niejako opinii o narodowcach, to wspólnota narodowa z punktu widzenia Romana Dmowskiego nie była wspólnotą zamkniętą. Znaczy alternatywą, czy drugą stroną, rewersem do tego awersu, nie zmuszamy, wcale nie jest zamkniętość. I to jest też bardzo ciekawe, dlatego że, żeby nie wiem jak przeciwnicy Romana Dmowskiego starali się go wciskać w jakieś szowinizmy różnego rodzaju, to nie znajdziemy w żadnym jego tekście czegokolwiek, co by świadczyło o uznaniu rasistowskiego widzenia rzeczywistości jako tej, która wyklucza. Czyli krótko rzecz mówiąc, jeżeli w narodzie polskim znajdą się ludzie pochodzenia niemieckiego, pochodzenia żydowskiego, pochodzenia francuskiego, rosyjskiego i tak dalej, to świadectwem ich polskości nie jest to, czy oni są tego czy innego pochodzenia, tylko ich stosunek do Polski, dziedzictwa, kultury, wpisania się w obowiązki polskie. Jestem Polakiem, to znaczy mam obowiązki polskie. A to nie znaczy, że nie jestem Żydem, nie jestem Niemcem, nie jestem.
Wiem, że dla Państwa znowu może to brzmieć dziwnie, ale zawsze lubią historycy przypominać na przykład o najmłodszym pokoleniu II Rzeczpospolitej Obozu Narodowego, czyli o ONR-owcach. No jakbyśmy przejrzeli listę nazwisk ONR-u... Mało polskich nazwisk. To nie ma w ogóle tam prawie polskich, poza gluzińskimi bodaj, prawda? Totleben, Martini, kto dalej? Mosdorf, kto dalej? Rossmann, no i tak można daleko. To wszystko byli stuprocentowi Polacy. Stuprocentowi Polacy. A tym niemniej rzecz jasna, z punktu widzenia etniczno-rasowego czy wyznaniowego, to byli ludzie wychodzący poprzez swoich rodziców, dziadków i pradziadków z bardzo różnych kręgów. My w XIX wieku, jako naród bez państwa, to potem pięknie opisywał Jan Paweł II w swoich homiliach, mieliśmy tak silną kulturę, że żeśmy wprowadzali do kultury polskiej obcych, tak zwanych obcych. No ale co to za obcy Szlenkierowie na przykład? Co to za rodzina obca? Skoro od XVII wieku znajdują się w Polsce, a od XIX wieku są to patrioci, którzy biją się o polską niepodległość. To jacy to obcy? Prawda? No a co, są Polakami w sensie rasowo-etnicznym? No nie. Pamiętam takie bardzo ładne świadectwo, o ile pamiętam, pani Zuzanny Rapskiej, która w 1939 roku musi podjąć decyzję, czy iść do getta, czy nie. Czy tam w 1940 roku. Czy musi iść do getta, czy nie. I ona pisze we swoich wspomnieniach, jakby taka wściekłość do Niemców. Ja? Do getta? Co, jestem Żydówką? Mój dziadek walczył w powstaniu w powstaniu styczniowym. Mój ojciec walczył w Legionach. Kurczę, co ja jestem? Żydówką? Z punktu widzenia niemieckiego ona nią była. Ale co ją to obchodziło? Ona była stuprocentową Polką. Wyrosłą w polskiej tradycji pokoleń, które na to zapracowały. Więc ta polskość Obozu Narodowego nie jest zamknięta. I Roman Dmowski nie zamykał wspólnoty narodowej, tylko ją otwierał, ale pod warunkiem. Obowiązków polskich. Jestem Polakiem, to znaczy mam obowiązki polskie. To nie jest zdanie, które nic nie znaczy, ale też nie jest zdaniem wykluczającym w jakiejkolwiek innej formule, którą by się domniemywało, że ona jest. Jedyną wykluczającą to jest to, nie chcesz mieć obowiązków polskich, nie chcesz być Polakiem. Do widzenia. I teraz to do widzenia. Otóż niewątpliwie Dmowski wyrastał w tym dyktacie pokolenia przełomu XIX i XX wieku. Można powiedzieć, że był najbardziej europejskim polskim politykiem i światowego formatu, ponieważ doskonale rozumiał świat, w którym funkcjonował. Niewątpliwie ten świat mu podpowiadał wówczas, że istnieje bardzo wyraźna walka, rywalizacja, że narody formują się jako te nowoczesne, które mówią sobie, jestem Niemcem, mam obowiązki niemieckie, jestem Francuzem, mam obowiązki francuskie i tak dalej, i tak dalej. To się odbywa w walce. Jeżeli miał taki podziw dla Niemców na przykład, także Niemców epoki Bismarcka, to nie dlatego, że kochał ich za to, że germanizowali Polaków i ziemię polskie podbijali, tylko dlatego, że uznawał, że zrozumieli Niemcy integrujący się po 1870 roku jako nowoczesny naród, który w kilkadziesiąt lat wyrósł na potęgę światową, mimo że wcześniej był rozbity, ale w 40 lat był gotów do podboju kolonii, czyli rywalizował z Anglią i Francją, która miała kilkusetletnie zdobycze kolonialne. Niemcy z nieistniejącego państwa, składającego się z księstewek, po zjednoczeniu w 40 lat, praktycznie jedno pokolenie dużej, solidnej pracy, dokonali takiego wymarszu w świat, że stali się konkurencyjnym mocarstwem dla tych dwóch. I on to uznawał za pewien olbrzymi potencjał narodu niemieckiego, który to potencjał jest wpisany w epokę.
To znaczy narody nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być narodkami. Tylko są narodami. To jest, i teraz wejdę w okres I wojny światowej. Jest taki fragment jego książki Polityka Polska, odbudowanie państwa polskiego. Mianowicie on jest gościem u Chestertona w jego majątku gdzieś tam na terenie Anglii. Wybitnego angielskiego pisarza, jednocześnie konwertyty, czyli katolickiego pisarza, ale wyrastającego z tradycji anglikańskiej oczywiście i tak dalej, ale sam jest katolikiem, można powiedzieć, że takim intelektualistą wolnym w świecie angielskim. I Dmowski siedzi tam u niego wraz jeszcze z jakimś panem profesorem uczelni, można powiedzieć, takim intelektualistą angielskim. I tłumaczy im, że sprawa polska to nie jest byle jaka sprawa, którą Anglicy, podobnie jak Francuzi i Stany Zjednoczone, będą musiały rozwiązać. I dowodem na to, że to nie jest mała sprawa, to jest to, żebyście nie myśleli ani przez sekundę, że my jesteśmy narodkiem. My nie jesteśmy narodkiem. My jesteśmy wielkim narodem. Wielkim narodem, który jest silny, który ma olbrzymią siłę w tradycji, w kulturze, w dorobku pamięci o swoim państwie sięgającym różnych terytoriów. I to jest naród polski, a nie to, że go nie ma na mapie. Jeżeli będziecie traktowali nas jako narodek, to się nigdy w życiu nie dogadamy. Macie nas traktować jako wielki naród. I Chesterton na to natychmiast Dmowskiemu odpowiada: tak, oczywiście, polityka angielska ma polegać na tym, żeby was traktować jako wielki naród europejski. Ten intelektualista w ogóle nie rozumie i dopytuje się Dmowskiego, no niemal na poziomie, a gdzie ten naród jest położony, że to nie jest narodek. To jest też różnica mentalna, że tak powiem, intelektualistów ówczesnych europejskich, którzy oczywiście mają bardzo nikłą świadomość dotyczącą tego, co to znaczy Polska. Prawda? Mają ją w świadomości tylko na mapie politycznej, no ponieważ nie mogą znaleźć na tej mapie politycznej, gdzie by nie szukać, to nie ma. No to w takim razie nie ma, to o czym on mówi. Tak jak Kurdystan. Prawda? Kurdystan dzisiaj, prawda? Co to jest? Co to jest? Dmowski przełamuje mu tę filozofię jakby spojrzenia, posiłkując się ówczesnym rozumieniem wielkości. To znaczy tylko wielki, mocarny naród ma nie tylko prawo do istnienia, ale w ogóle jest. Inaczej go nie ma. Chesterton, no, notabene, tak na marginesie, bo ja sobie o tym gdzieś tam napisałem niedawno w jakimś swoim artykuliku, bardzo mocno zrozumiał to, co Dmowski mu wówczas powiedział. Kiedy przyjechał do Polski w 1927 roku, to w księdze pamiątkowej Pen Klubu zawarł takie zdanie, którego nie powtórzę dosłownie, ale sens tego zdania był następujący. Wielkie dzięki wszystkim, a Bogu Najwyższemu szczególnie, że Polska odzyskała niepodległość i to Polska katolicka. Bo gdyby nie było Polski katolickiej, nie byłoby Europy katolickiej. I to mówi Anglik, konwertyta w roku 1927, który zrozumiał, co mu Dmowski 10 lat wcześniej powiedział. I który zobaczył, że ta Polska istnieje, bo do niej przyjechał potem. I formułuje takie zdanie. No to proszę zobaczyć też, jakie jest to, no nie chcę powiedzieć, że zdanie profetyczne Chestertona, ale w ogóle całej konstrukcji myślenia. To znaczy, jeżeli my będziemy także i dzisiaj mówili o sobie, że jesteśmy narodkiem, to naprawdę nikt nie będzie nas słuchał. Naprawdę nie będziemy w ogóle podmiotem międzynarodowej jakiejkolwiek polityki. Nie trzeba tego ubierać w ówczesne słowa walki, rywalizacji, być może tak
darwinowsko rozumiane, jak tamto pokolenie to widziało, ale nie ma też powodu, żeby wchodzić w język tak głębokiego pacyfizmu, żeby się totalnie poddawać i umieszczać się tam, gdzie się nie jest, albo być się nie chce. Dmowski oczywiście i obóz narodowy widział tą rzeczywistość ówczesną, może zbyt drastycznie, to znaczy jako bezwzględna walka. No ale pamiętajmy, że my byliśmy naprawdę pod rozbiorami. Naprawdę nikt nie chciał, żeby Polska powstała. No to dlaczego on miał uważać, że należy być pacyfistą? No nie, właśnie tylko walka, różnie rozumiane, ale rozumiana niewątpliwie jako walka silnego narodu, zdolnego do tego, żeby się przepchnąć w tej egoistycznym świecie, że tylko taka postawa daje możliwość odzyskania przez Polskę niepodległości. I to jest znowu taka myśl, która wydaje się być u Dmowskiego ważna do dzisiaj. Nie można popadać w zbyt daleko idący infantylizm intelektualny, infantylizm ideowy i twierdzić, że wszyscy na świecie są dobrzy i tylko chcą, żeby Polska i Polacy byli jak najlepsi, bo wtedy świat będzie dobry, jak my będziemy tacy dobrzy, grzeczni i będziemy się na wszystko zgadzać. To nie tędy droga, nie na tym polega ten świat w politycznym rozumieniu. Oczywiście w myślach Romana Dmowskiego, poza tą sferą ideową, mnie najbardziej interesuje w tej pracy, o której powiedziałem, czyli Polityka Polska i odbudowanie państwa polskiego, jego niewątpliwa umiejętność rozumienia bieżącego, rozumienia zadań i świata. Mianowicie nie ma teraz czasu, żeby prześledzić całą tą konstrukcję jego myślenia, ale faktem jest, a w tym roku warto to sobie przypomnieć, w roku 2017, że w tak zwanym bilansie, czyli w momencie, kiedy kończy się pierwsza wojna światowa, 11 listopada 1918 roku w Kąpień jest podpisywany rozejm kończący tęże wojnę, pierwszą wojnę światową, to tylko i wyłącznie, i żeby nie wiem, kto mi opowiadał z Piłsudczyków, że to nieprawda, to niestety powtórzę, tylko i wyłącznie dzięki temu, że istniał Komitet Narodowy Polski i że istniała Błękitna Armia, nawet jeżeli nie wypaliła tylu pocisków, ile legioniści nawet w małym fragmencie, to tym niemniej tylko i wyłącznie dlatego, że były te dwa instrumenty polityki polskiej, a obydwa powstały najpierw w głowie Romana Dmowskiego, a potem stały się ciałem, to nie bylibyśmy zwycięzcą w pierwszej wojnie światowej. Nie bylibyśmy zwycięzcą, a na dodatek byliśmy zwycięzcą, nie mając państwa. No to kurczę, czy trzeba większego sukcesu dyplomatycznego i militarnego? Romana Dmowskiego się uważa za zdolnego polskiego polityka i nikt tego nie neguje. Ale nikt nie definiuje tak precyzyjnie tego, co on naprawdę zrobił. Oczywiście nie sam. Miał Ignacego Jana Paderewskiego, wspaniałego, bez którego prawdopodobnie połowy albo i więcej tych rzeczy, które przemyślał Dmowski, by nie był w stanie zrealizować. Miał pomocnika w postaci do śmierci w 1916 roku Henryka Sienkiewicza. Miał wspaniałego Maurycego Zamoyskiego, który przekazywał swój prywatny majątek na rzecz sprawy polskiej, czyli siatki dyplomacji, którą stworzył Dmowski i która była w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w różnych miejscach Europy, ponieważ, no we Francji oczywiście, w Szwajcarii, ponieważ tam wszędzie on w czasie wojny uprawiał polską politykę za pomocą ludzi, którzy realizowali jego przegląd rzeczywistości. Miał wspaniałych współpracowników, oczywiście. Ale to nie było realne państwo w sensie naszego rozumienia państwa. To byli ludzie, którzy potrafili odnaleźć się w dyplomacji światowej i być wysłuchiwanymi, tak jak Dmowski jeżdżący
po krajach Europy Zachodniej, czy do papieża, czy do Wielkiej Brytanii, do Lloyd George'a, czy do Wilsona, i tam z nimi rozmawiając tworzył tę rzeczywistość tak, jakby był prezydentem państwa polskiego, ale nie był prezydentem państwa polskiego. Każdy mógł teoretycznie go wypchnąć za drzwi, a tym niemniej doprowadził do tego, że wygraliśmy pierwszą wojnę światową i militarnie, i politycznie. Efektem militarnego zwycięstwa był udział armii generała Hallera w defilacie w pierwszą rocznicę po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Wiedzą Państwo, co było po drugiej wojnie światowej. I wiedzą Państwo, że żeśmy w defiladzie nie brali udziału. No bo nie wygraliśmy. Bo nie wygraliśmy, a mieliśmy wcześniej państwo polskie. Politycznie wygraliśmy, a świadectwem tego wygrania było to, że nie byliśmy podpisującymi traktat wersalski jako pokonani, tylko byliśmy współtwórcami traktatu wersalskiego. I te dwa podpisy, Dmowskiego i Paderewskiego, są obok Wilsona, Clemenceau, Lloyda George'a i pozostałych, jako tych, którzy dyktują warunki pokoju przegranym. No i to nie my jesteśmy tymi przegranymi, tylko my jesteśmy twórcami traktatu, który jest podawany przegranym do przyjęcia do wiadomości. No to proszę mi znaleźć w dziejach Polski taki przykład zwycięstwa polskiego w sensie militarnym i politycznym, które by w najmniejszym stopniu zbliżało się do tego sukcesu. A nie jest to w ogóle honorowane w sposób taki, żeby uczyć się od tego dorobku politycznego myślenia. Skoro był taki człowiek i byli tacy ludzie, bo nie chcę twierdzić, że tylko Roman Dmowski, którzy potrafili wykonać pracę sięgającą takiego efektu, to dlaczego oni nie mogą być dla nas wzorcem do naśladowania, dla nas polityków? Dlaczego Dmowski, Paderewski, Sejda, Zamoyski, Erasm Pilc i tak dalej, dlaczego oni nie są dzisiaj dla nas pewnym prototypem, przepraszam za słowo, tych zwycięskich polityków, którzy potrafili zrozumieć czas, wykonać zadanie i na dodatek wygrać? Jest odpowiedź oczywiście. Przy całym wielkim moim osobistym szacunku do Józefa Piłsudskiego, na samym końcu podam takie dwa pewne przykłady. Nie ma cienia wątpliwości, że ma rację pan Rafał Ziemkiewicz, pisząc wielokrotnie, że jesteśmy w okowach polityki i myślenia politycznego lat 1926-39, czyli okresu nie przed zamachem majowym, a po zamachu majowym. W okresie PRL-u było to zrozumiałe, odwoływaliśmy się do Piłsudskiego jako do tego symbolu niepodległej, ale nadal pozostaliśmy w tej właśnie infantylności politycznej, mimo że mamy 20 parę lat niepodległej, i nadal wolimy się do emocjonalnego wizerunku Józefa Piłsudskiego odwoływać, niż przemyśleć naszą własną historię. Czyli odwoływać się do tej polityki historycznej, którą wytworzył czas sanacji, w którym to czasie sanacji, jak mówił prześmiewczo Józef Piłsudski, z roku na rok zwiększa się liczba legionistów. I my się odwołujemy do tego właśnie okresu. Zamiast przemyśleć sprawę i dojść do wniosku, że istnieje pewien dorobek polskiego dziedzictwa politycznego, w którym nie musimy się odwoływać do historycznego sporu, czyli jak to sanacyjni politycy zniszczyli pamięć o narodowych demokratach w imię własnych celów politycznych lat 26-39. To jest tamta rzeczywistość, tamten spór. My dzisiaj nie musimy w nim uczestniczyć. Wydobywajmy to, co Piłsudczycy nam dobrego zostawili, ale nie dajmy się zwariować i nie chowajmy się cały czas za chmurą przez nich stworzoną nad ich ówczesnymi przeciwnikami politycznymi, bo oni mają nam bardzo dużo dzisiaj do powiedzenia, czyli właśnie Roman Dmowski i jego zaplecze polityczne. A na zakończenie taka
dykteryjka dotycząca relacji między tymi dwoma panami, Romanem Dmowskim a Józefem Piłsudskim. Pierwszą przypomniał mi parę dni temu, tuż przed świętami, Zbyszek Giżyński, który znalazł gdzieś taki dokument z okresu I wojny światowej, z okresu, kiedy Piłsudski i jego obóz zaczynają zdawać sobie sprawę, że przegrywają koncepcję, bo po prostu Austriacy nie dają żadnych szans na to, żeby Polska powstała. I tacy trochę skwaszeni mówią do Piłsudskiego, no co robić, bo no, nie mamy już żadnego pomysłu, wszystko wygląda na to, że przegramy. Na co Piłsudski do nich się odzywa i mówi, a nie martwcie się, może Roman Dmowski coś wygra dla nas. I to jest taka no, ładna opowieść mówiąca o tym, że przeciwnicy potrafią się wzajemnie cenić. I druga, którą radzę przeczytać w większej całości, to jest rzecz następująca. Mianowicie Muzeum Historii Polski rozpoczęło wydawanie dzienników jednej z najciekawszych postaci polskich intelektualistów XX wieku, czyli profesora Władysława Konopczyńskiego. Narodowca, też posła na Sejm okresu II Rzeczpospolitej, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze, że był on jednym z najwybitniejszych polskich historyków. Profesorem, nowożytnikiem. Ja jeszcze pamiętam, jako student uczący się w latach 80., żeśmy mieli wykładowców na Uniwersytecie Warszawskim, którzy, jak żeśmy ich się pytali, co do egzaminu z nowożytnej przeczytać, to mówili jednoznacznie, w ogóle nie czytajcie tego, co wam tutaj w księgarniach pokazują, tylko docierajcie do Władysława Konopczyńskiego. Mimo że człowiek ten już od 40 paru lat nie żył. Na dodatek zmarł na początku lat 50. jako wróg komunizmu totalny, bo rzeczywiście tym wrogiem był i komuniści mu się odwdzięczyli. To znaczy w 50. rocznicę jego profesury, podkreślam profesury, a nie twórczości naukowej. Na ogół profesorem się jest w życiu krócej niż 50 lat. Ja jestem od 2013 roku. Nie sądzę, żebym jeszcze 47 żył. W 63 roku będzie 50-lecie. Tak jest, będzie 50-lecie w 2063. Zapraszamy z wykładem. Tak jest, bardzo tak, chętnie przyjdę. Ale gdzieś tam z góry mam nadzieję, że będę patronował młodzieży tu obecnej. Mianowicie w tym 50 roku swojej profesury sprzedawał pod Krakowem, w chałupie, w której mieszkał, śliwki na drodze. Do takiego momentu jego życia doprowadzili go komuniści. A jedyny jego uczeń, który odważył się do niego przyjechać, to był profesor Władysław Czapliński. Reszta, jak łatwo się domyśleć, jak ma ktoś 50 lat profesury, to ma uczniów. Ale ci uczniowie woli być rektorami, dziekanami, dyrektorami instytutów. W tymże 52 roku. Może śliwek nie lubili. Może śliwek nie lubili. I tenże Władysław Konopczyński napisał dzienniki. Dzisiaj dopiero po wielu, wielu latach te dzienniki ujrzały światło dzienne. Profesor Piotr Biliński z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdobył od rodziny prawo do wydania tychże dzienników. I to jest smakowity kąsek dla no, historyków, ale w ogóle dla polskiej inteligencji. Pierwsze tomy to są lata właśnie I wojny światowej i powojnia, gdzie on jest między innymi tym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przyjeżdża do Paryża, żeby pomóc Romanowi Dmowskiemu i Komitetowi Narodowemu Polskiemu. To jest rewelacyjna literatura, ponieważ ona pokazuje między innymi, ja zaraz dojdę do tego opowieści o Piłsudskim, tylko przy okazji jeszcze jedna rzecz. Ta literatura tych dzienników pokazuje, co to znaczyło istnienie Komitetu Narodowego Polskiego i później tych dwóch delegatów, Dmowski i Paderewski w Paryżu. Wiedzą Państwo, co to znaczyło? Między innymi to znaczyło tyle, że z Polski przyjechali do Paryża tacy właśnie ludzie, jak między innymi profesor Konopczyński, profesor Sobieski, profesor Oskar Halecki, czyli polska wybitna inteligencja ówczesna, historycy,
którzy codziennie spotykali się w różnych klubach z francuskimi intelektualistami na uniwersytetach, tworzyli przez tą siatkę dyplomacji Dmowskiego, tworzyli różne spotkania, eventy i tak dalej, żeby pakować do łbów francuskich, co to znaczy Polska. To była polska polityka historyczna ówczesna. Nie było jeszcze państwa, a oni przyjechali i tworzyli to, co my dzisiaj robimy, mając instrumenty dużo, dużo poważniejsze. A ci ludzie spontanicznie, ponieważ byli polskimi patriotami, ponieważ wiedzieli, co to znaczy realizować po 123 latach ten zamysł, że Polska była odrodzona, to wiedzieli, że każdy ma swoje zadania. I ich zadanie jest to, żeby dojechać do francuskich intelektualistów i wymusić na nich słuchanie o Polsce. A oni, ponieważ Komitet Narodowy Polski był tym tworem uznanym za rząd Polski, nie mogli odmówić. No to ich uczyli. No i to jest to tworzenie atmosfery, która powodowała, czy Clemenceau chciał, czy nie chciał, to był stronnikiem sprawy polskiej, ponieważ inteligencja francuska też naciskała na niego, żeby interesować się sprawą polską. To jest taka samonapędzająca się koniunktura, ale ona od pewnego momentu jest samonapędzającą się. Ona się stała napędzającą się, dlatego że ludzie nad nią pracowali. I to jest Konopczyński, który bardzo pięknie o tym opowiada w takim codziennym zapisie dziennikowym. I między innymi mówi o spotkaniu, Dmowski nas zaprosił na kolację wytworną, żeśmy przyszli, był tam Sobieski właśnie, Halecki, ja jeszcze, Wacław Sobieski oczywiście. To przepraszam, przed takim problemem dla Konopczyńskiego jest to, że Sobieski i Halecki rewelacyjny, w ogóle opowiada o nim w samych superlatywach. Sobieski, który mu intelektualnie jest bliższy, bo jest jego no, podobnie myślącym historykiem, ale Boże, jaką on francuszczyzną mówi. A to było też ważne. To też było, wszystko było istotne. Czy ktoś mówi piękną francuszczyzną, czy mówi słabszą. To wszystko odbijało się na tym, jak sprawa polska będzie wysłuchiwana. No ale to na marginesie. Faktem jest, że opowiada tą historię z kolacją. No i oczywiście zaczęto się pytać Dmowskiego, co on myśli o Józefie Piłsudskim. Kabotyn, pada odpowiedź. A w dalszym tak się zamyślił, mówił, no tak, ale wybitny człowiek. Niewątpliwie sumując, zdecydowanie więcej dobrych cech niż złych. No i to jest zapis też mówiący o pewnej jakości rozumienia się ludzi. Prawda? Znaczy tych, którzy mieli o sobie oczywiście zdania odrębne, tak jak wielu ludzi ma o innych ludziach zdania odrębne, natomiast też umieli powiedzieć, tak skonstruować myśl, żeby... Ja z kolei znalazłem taką opowieść w pracy poświęconej Hallerowi, gdzie jest pewna rozmowa między Józefem Hallerem, gdy on już jest 1918 rokiem, i Romanem Dmowskim, i Haller zostaje dowódcą Błękitnej Armii. I nieco parafrazując, bo dokładnie nie pamiętam tego zapisu, rozmowa jest taka. To jest Paryż, 1918 rok, jeszcze wojna trwa. Panie prezesie, dlaczego ja nie mogę być naczelnym wodzem Armii Polskiej? Przecież tu nie chodzi tylko o Błękitną Armię, tylko to jest zaczyn Wojska Polskiego, czyli powinienem być naczelnym wodzem. Na co Dmowski daje mu do zrozumienia, wie pan, to jest jednak dla kogoś innego, to stanowisko. I wszystko wskazuje na to, że wiemy, dla kogo to było. W przyszłym państwie polskim, gdzie oczywiście Dmowski sądził, że Komitet Narodowy Polski wróci do kraju i będzie z tej emigracji rządem polskim. Jak wiemy, tak się nie stało. Ale oczywiste było dla niego, że naczelnym wodzem będzie Józef Piłsudski. Hallera nie uczynił tegoż, nie dał mu tego stanowiska. I ostatnia rzecz, mianowicie nie wiem, czy państwo wiedzą, kto w czasie I wojny światowej był jednym do śmierci nagłej, przedwczesnej, jednym z bliskich współpracowników tworzącego się Komitetu Narodowego Polskiego. Bardzo dziękuję.
Bronisław Piłsudski, brat rodzony Józefa Piłsudskiego. Dziękuję bardzo. Takie to są między wielkimi ludźmi historie. Dziękuję bardzo. Po tym 45-minutowym wykładzie przechodzimy do drugiej części, to znaczy do pytań, ewentualnie głosów w dyskusji. Prosiłbym, żeby zarówno pytania, jak jeżeli są jakieś głosy w dyskusji, żeby nie były zbyt długie, żeby nie było koreferatów. Jeżeli są wśród nas tacy, którzy chcą wygłosić jakiś referat, to może w przyszłości na osobnym spotkaniu to zrobimy. Na razie, mówiąc brzydko, wykorzystajmy obecność pana profesora Żaryna i zadawajmy mu pytania, ewentualnie jeżeli z czym się nie zgadzamy, to podyskutujmy. Proszę bardzo. Ja tylko chciałem drobne uzupełnienie konwencji w sytuacji takiej, że mamy 150-lecie Sokoła. Mało ludzi orientuje się, że Dmowski był Sokołem i to właściwie całe życie, tam gdzie się przemieszczał, tam wstępował do Sokoła, więc był i Sokołem jeszcze w konspiracyjnym ruchu Sokołem w Warszawie. Następnie jak znalazł się w Lwowie, wstąpił do Sokoła w Lwowie, a w okresie poznańskim był członkiem Sokoła w Poznaniu. I tu demokratyzm, o którym pan profesor mówił, w dużej mierze miał swoje początki w starszym od ruchu narodowego Sokole. Bo to Sokół jako pierwszy, oczywiście na kanwie myślenia pozytywistycznego, wprowadził myślenie organiczne o narodzie. A co za tym idzie, zaczął realizować demokratyzm, przyjmując do Sokoła ludzi wywodzących się ze wszelkich stanów, ze wszelkich środowisk, gdzie obok siebie w szeregu Sokolim stawali i arystokraci, i przemysłowcy, i inteligencja, i rzemieślnicy, i chłopi. I mówili do siebie per druku. A w realnym wymiarze mówili do siebie per ty. Sokole zwracano się do siebie jak brat do brata. Zresztą wczesne Sokole mówią sestry i bratia, czyli bracia i siostry. Także ten demokratyzm, o którym tak ładnie pan profesor opowiadał, no miał te korzenie w Sokole. Dmowski się stykał z Sokołem, jak już wspomniałem, od bardzo dawna i niewątpliwie te idee z Sokoła stanowiły pewną inspirację dla formułowania tego nowoczesnego właśnie patrzenia na naród w sensie organicznym i demokratyzmu, czyli naród to są różne stany, ale te stany są w organizmie tak jak narządy, jak ręka, noga, i tak dalej. Są wszystkie jednakowo potrzebne. Są różne, pełnią inne funkcje, ale są niezbędne. Dziękuję. Dziękuję. Czy ustosunkuje się do tego? Nic za ja dziękuję. Bardzo ładna wypowiedź. Proszę bardzo, krótkie pytanie. To będzie pytanie. Panie profesorze, takie pytanie mam. Mianowicie jest taka postać dość mało znana w Polsce. Był taki bardzo dobry dyplomata na dworze cara Mikołaja II, który popierał Dmowskiego, mówię o ministrze Sazonowie. I jaka była jego rola już po tym, jak car abdykował, doszło do rewolucji lutowej i czy prawdą jest, że władze francuskie i brytyjskie zgodziły się na armię Halera w tym momencie, kiedy Charles de Gaulle, ambasady rządu tymczasowego w Londynie, zgodzili się po rewolcie prorewolucyjnej w tak zwanym korpusie Drozdowskiego generała, mówimy o 45-tysięcznym korpusie rosyjskim walczącym od roku 1915 na froncie francuskim i greckim. Takie mam dwa pytania. Dziękuję. Tak, Sazonow to rzeczywiście jedna z ciekawszych postaci, ale niestety nie umiem powiedzieć, co się z nim dalej działo. Nie wiem, że popierał Drozdowskiego. Pamięci, tak. Ale taki nie, to znaczy tę bieżącą politykę polską uprawianą przez Dmowskiego kontrował głównie ambasador Izwolski, czyli ambasador Rosji we Francji i to była postać bardzo ciekawa, a jednocześnie te napięcia między Dmowskim a rosyjską dyplomacją są bardzo ciekawe do zanalizowania. Mianowicie Dmowski jak wiadomo, w 1915 roku wyjeżdża z Rosji
wyjeżdża jako obywatel państwa rosyjskiego, jednocześnie nie jest zainteresowany byciem obywatelem państwa rosyjskiego, ponieważ za chwilę będzie uprawiał antyrosyjską politykę. Otrzymuje paszport w 1916 roku, o ile pamiętam, taki carte d'identité angielskie i staje się dzięki temu obywatelem, który ma możliwość poruszania się po świecie. Proszę pamiętać, że nie ma państwa polskiego, w związku z tym on musi tworzyć tą polską politykę także na poziomie pewnej rzeczywistości takiej no, prozaicznej, można powiedzieć, prawda? I dlaczego on to wykonuje? Otóż dlatego, że nie chce być związany rosyjskim lojalizmem, a jednocześnie nie może utracić samoświadomości, co to znaczy Rosja dla jego partnerów, to znaczy dla Francji i Wielkiej Brytanii. Otóż Francja i Wielka Brytania w różnych okresach, ale od tego 15 roku do 17 włącznie, boi się, że Rosja słabnąca, a tym bardziej Rosja po rewolucji lutowej 17 roku, zrobi straszną rzecz, czyli pokój zawrze separatystyczny, antyfrancusko-brytyjski z Niemcami. Na co Niemcy bardzo liczyły. Na co Niemcy bardzo liczyły. Jak wiadomo, pisze o tym, tak jest, na przykład właśnie w grudniu 1916 roku. I Dmowski musi lawirować między dwoma bardzo poważnymi zagrożeniami. Mianowicie jedno zagrożenie. Niemcy nie mogą wygrać wojny. A w takim razie Rosja nie może podpisać separatystycznego pokoju z Niemcami. A z drugiej strony Francja i Wielka Brytania mają uznać, że warunkiem pokoju jest powstanie niepodległego państwa polskiego. To jest krzyżówka. To jest rebus. To są sprzeczne cele. Na tym między innymi polega geniusz polityka, że rozwiązuje sprzeczne cele, czyli rebusy. I on go rozwiązuje. Tak się składa, nie wiem, czy Państwo pamiętają, że za chwilę będziemy obchodzili setną rocznicę pewnego bardzo ważnego wydarzenia. Mianowicie dnia 22 stycznia 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson, Stany Zjednoczone wówczas nie są w wojnie, wygłasza przemówienie do Kongresu Stanów Zjednoczonych i zawiera tam zdanie w tymże swoim przemówieniu: nie wyobrażam sobie po wojnie, żeby nie było suwerenne i niepodległe państwo polskie. Jak myślicie, kto mu to podpowiedział? Oczywiście Ignacy Jan Paderewski, który przebywa w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, z ramienia właśnie tych polityków polskich zachodnich i który dzięki swojemu wspaniałemu geniuszowi muzycznemu jest znaną postacią i bardzo łatwo ma dostęp przez Hausa do także prezydenta Wilsona. I prezydent Wilson prosi go na początku stycznia 1917 roku o draft dotyczący polskich postulatów niepodległościowych po rozmowach, jakie wcześniej prowadzili. Jak się okazało, ten draft jest mu potrzebny, żeby za dwa tygodnie powiedzieć to zdanie. To jest oczywiście zdanie, które ma być no, rozwiązaniem rebusa. Nie mówi tego przecież ani Francja, ani Wielka Brytania. Czyli państwo to Stany, neutralne w tym momencie. Mówi państwo neutralne, Stany Zjednoczone. Tylko znowu, myślenie długofalowe polega na tym, że oni wiedzą, że prędzej czy później, jak się okazało prędzej, bo w ciągu kolejnych paru miesięcy Stany Zjednoczone wejdą do wojny. I ten postulat i to przemówienie Wilsona stanie się początkiem budowania 14-punktowego projektu, który zostanie wygłoszony ostatecznie w zupełnie nowej rzeczywistości, czyli w styczniu 1918 roku. Dmowski nie mógł przewidzieć rzecz jasna rewolucji październikowej, ale musiał robić wszystko, żeby z jednej strony nie naruszyć sojuszu Rosja, Wielka Brytania, Francja, a z drugiej strony, żeby jak najszybciej pojawił się postulat niepodległej Polski.
i nie po stronie niemieckiej, czyli nie akt 5 listopada 1916 roku, bo to nie Niemcy mają wygrać tę wojnę. To jest znowu taki przyczynek do rozumienia uprawiania polityki, w której naprawdę nie jest prosto. To znaczy nie ma tak, żeby na łeb na szyję i romantycznie opowiedzieć, jak Rejtan rzucić się Clemenceau pod nogi i powiedzieć, albo jest pan za Polską i mówi pan jutro, że będzie niepodległa, albo pan jest przeciwko Polsce. No i co? Clemenceau mówi, że Polska ma być niepodległa, następnego dnia Rosjanie podpisują pokój z Niemcami, Niemcy rozjeżdżają wszystkie ziemie francuskie, Clemenceau siedzi w kiciu i mówi tak, no chciałem, żeby była Polska. I drugie Werdem jest przegrane. No i on siedzi i mówi tak, no ja chciałem, żeby była Polska niepodległa, posłuchałem pana. Na tym polega polityka? No okazuje się, że nie. No, także to jest przyczynek jakby do rozumienia pewnych zawiłości, które albo się rozumie i w nie się wchodzi szukając pozytywnego wyjścia, bo wie się czego się chce. Oczywiście, że chce się niepodległej Polski. No ale trzeba to jeszcze rozumieć, a nie tylko chcieć. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie profesorze, dziękuję oczywiście za ten pasjonujący wykład. Mnie nurtują takie dwa krótkie pytania na temat sposobu odpowiedzi na epitety, którym jest obdarzany niestety Roman Dmowski przez wszelakie maści lewactwo i nie tylko. No nawet wczoraj się spotkałem z takim twierdzeniem, że Roman Dmowski był antysemitą oraz Roman Dmowski był faszystą. No, kiedyś się zapytałem tych ludzi, no skąd takie w ogóle poglądy. I okazuje się, że za bardzo Dmowskiego nie znają, ale jest jakaś ogólna opinia, no i no, to jest troszeczkę tak żenujące, ale jestem ciekaw, jak pan profesor się ustosunkowuje na przykład do takich argumentów. Wydaje mi się, że pośrednio już pan profesor o tym mówił. No, Roman Dmowski krytykował Żydów, to nie ma. Zdecydowanie. Według mnie no, była jednak to krytyka w żadnej mierze nie obsesyjna, tylko uzasadniona z punktu widzenia stosunków społecznych czy istot cywilizacji żydowskiej. Także interesuje mnie, jak pan profesor, myślę, że się też spotyka pan z tymi zarzutami, tak jak wspomniałem wcześniej, jak pan to komentuje. Tak, dziękuję. Tak, bez wątpienia Roman Dmowski uważał, że wszystkie narody, w tym tworzący się i też unowocześniający się od przełomu XIX-XX wieku naród żydowski uprawia politykę, czyli ma swoje cele. I te cele polityczne nie są oczywiście tylko i wyłącznie artykułowane na poziomie, powiedzmy, warstw ludowych żydowskich. Te oceniał osobno, to za chwilę. Natomiast na poziomie właśnie tej megapolityki, w której dowodził i w tym polityce polskiej odbudowanie państwa polskiego też dowodzi, że sioniści żydowscy byli bez wątpienia zainteresowani grą na kilku fortepianach, zarówno na fortepianie brytyjskim, stąd deklaracja Balfoura i zwycięstwo w 1917 roku, czyli Judaim Home, zgoda Anglików na możliwości, choć ograniczane, osiedlenia się Żydów na terenie Palestyny. I to jest taki przejaw jakby żydowskiej polityki międzynarodowej, w której oni szukają u Amerykanów, Brytyjczyków w różnych miejscach poparcie. A z drugiej strony, zdaniem Dmowskiego, bardzo wyraźnie zarówno w polityce amerykańskiej, jak i brytyjskiej stanowili o jakby rzeczywistości, czy o projektach, które w przypadku sprawy polskiej były antypolskie. Dlaczego? Dlatego, że uważali Żydzi, zdaniem Dmowskiego, że narodem, który wypracował najlepsze relacje między Żydami i sobą, to był naród niemiecki. Naród niemiecki, który w XIX wieku rzeczywiście stworzył w ciągu kolejnych pokoleń bardzo dobre z punktu widzenia Żydów
rozumienie, oczywiście nie w 100%, ale najlepsze, szczególnie w konfrontacji na przykład z carską Rosją, gdzie są pogromy, prawda, i potworna ta polityka rosyjska, antyżydowska, to Niemcy wypracowali tę politykę żydowską na poziomie tych dwóch słów, bardzo ważnych pojęć w polityce żydowskiej XIX-wiecznej w Niemczech. Mianowicie emancypacja i asymilacja. Emancypacja tak, asymilacja niekoniecznie. I strona niemiecka, mimo bardzo daleko idących też zawirowań, czyli zawiści, różnego typu podejrzliwości wobec Żydów, bankierów, przemysłowców i tak dalej, że oni się emancypowali, a nie asymilowali, czyli tworzą strukturę lojalną wobec siebie, a jednocześnie korzystają z prawa niemieckiego, czyli z równości prawnej, to tym niemniej na terenie niemieckim te relacje między kapitałem żydowskim a społeczeństwem niemieckim, państwem niemieckim są najlepsze. A zatem Niemcy nie powinni być ofiarą I wojny światowej. A oni będą ofiarą, jak powstanie silne, niepodległe państwo polskie. I Dmowski tego nie rozumiał w perspektywie jakiegoś, nie wiem, antysemickiego poglądu, tylko tak jak powiedziałem, narody walczą ze sobą o swoje interesy. No i akurat tutaj interesy żydowskie są gdzie indziej niż polskie. No to jak gdzie indziej, no to znaczy, że gdzie indziej i tyle. Więc nie można tutaj tworzyć i liczyć na jakąkolwiek pomoc. Oczywiście niezależnie od tej rzeczywistości, można powiedzieć, metapolitycznej, którą widać wyraźnie w czasie I wojny światowej, niewątpliwie i Dmowski, i obóz narodowy był w różnych okresach dwudziestolecia międzywojennego antyżydowski. I tego też nie ma co udawać, że nie było. A dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, że uznawali oni, że wspólnota polska, to co powiedział pan Sokoła, że wspólnota polska, jeżeli ma być nowoczesnym narodem, to musi wykształcić wszystkie grupy społeczne tak, żeby ta możliwość wchodzenia na różne piętra drabiny społecznej była drożna. I Dmowski uważał, że była to wina głównie polskiej arystokracji, nie Żydów, tylko polskiej arystokracji, że w okresie I Rzeczpospolitej jakby rękami żydowskimi arystokraci stworzyli pewną rzeczywistość, w której staliśmy się niedorozwojowym społeczeństwem, ponieważ społeczność żydowska została zaproszona do wejścia w to miejsce, które w normalnym XIX-wiecznym społeczeństwie zachodnim tworzy mieszczaństwo. I teraz mieszczaństwo w XIX wieku okazało się, że jest tym zaczynem demokratyzmu, zaczynem konstytucjonalizmu, wszystkich antymonarchistycznych tworów, faktów, które doprowadziły do tego, że z stanowej monarchii przeszły narody zachodnioeuropejskie do stanu demokratycznych, nowoczesnych narodów. My nie możemy tego zrobić, ponieważ mamy taką strukturę społeczną, w której jest, to nie jest wina, nie wina, to jest rzecz wtórna, czyja to wina w sensie, że tak powiem, rzeczywistości, tylko taką odziedziczyliśmy. Oczywiście można powiedzieć, że jest to wina na przykład Rosjan, którzy w ramach rusyfikacji sprowadzili, wypędzając Żydów ze swoich rewirów centralnych na zachodnie rubieże, Litwaków i tworząc w ten sposób element dodatkowy rusyfikacyjny i powodujący napięcie między Polakami a Żydami. Prawda? Jak w roku 1905 wybucha rewolucja i w Warszawie jest ona obecna i z jednej strony w listopadzie i grudniu są te marsze narodowe, tworzone przez Ligę Narodową. Dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to, o czym pisze Stanisław Rejmont w swoich dziennikach, gdzie wychodzi jesienią 1905 roku na ulicę Warszawy i nie poznaje tego miasta. Mówią w obcym języku i manifestują, strajkują,
Ale kto to jest? To nie my, nie Polacy. To jest społeczność żydowska, która wychodzi na ulicę i wpisuje się w tę rewolucję socjalistyczną, która w Rosji wybucha w styczniu 1905 roku i o której Dmowski napisze, o ile pamiętam, w liście do pułkownika Zygmunta Miłkowskiego, do swojego mistrza z emigracji, dawnego działacza Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i oficera powstania styczniowego, wylał się syfilis. Ale to nie chodziło o Żydów, tylko chodziło o rosyjskość. O rosyjskość. To znaczy wylała się mentalność, w której naród czy narody gnębione przez samowładztwo rosyjskie nie widzą innego rozwiązywania rzeczywistości, jak to, żeby wyłazić i strzelać na ulicach. Albo bić się, kiedy trzeba myśleć. A to nie jest takie łatwe, skoro jest taka społeczność, czy takie społeczności, które zostały wprowadzone jako element rusyfikacji, a słowo rusyfikacja niejedno ma imię. To nie chodzi tylko o mówienie po rosyjsku, tylko chodzi o to, co potem Feliks Koneczny też inaczej nazwie, reagowanie zgodnie z zasadami cywilizacji, w tym wypadku cywilizacji na pewno nie łacińskiej, czyli takiej, w której są Polacy. I Żydzi zostali, zdaniem Obozu Narodowego, częścią tego świata w zoborze rosyjskim, który został nam spreparowany jako utrudniający budowanie nowoczesnego narodu polskiego. I oczywiście tak definiowane czy pisane traktaty Dmowskiego można dzisiaj nazwać antyżydowskie, antysemickie, jak ktoś chce. I to się udaje, że tak powiem, udowodnić. To na pewno nie są prożydowskie. Na 100%. Nie ma co udawać. Można powiedzieć, że bez wątpienia głęboko by się zastanowił, gdyby wiedział, że istnieje za 40 lat Holokaust, który spowoduje zgładzenie narodu żydowskiego w Europie. Ale zawsze należy podkreślać, że największym błędem, czy jednym z największych i w ogóle obrażającym umysły ludzkie jest to, żeby przenosić myślenie z przyszłości do rzeczywistości przeszłej, za którą to przeszłą rzeczywistość nie są tamci ludzie odpowiedzialni. To znaczy za Holokaust nie jest Dmowski odpowiedzialny. Nie mógł, że tak powiem, rozumieć w swojej wyobraźni, co się mogło stać za 40 lat w rzeczywistości zupełnie niezwiązanej z jego sposobem myślenia. To jest w ogóle absurd przenosić tego typu odpowiedzialność. On mógł natomiast rozumieć i artykułował to w II Rzeczpospolitej na przykład, że istnieje kryzys ekonomiczny w początku lat 30. i istnieje w związku z tym bardzo poważny problem dotyczący właśnie tej blokady przechodzenia ludności wiejskiej do zawodów miejsko-inteligenckich czy mieszczańsko-inteligenckich, gdzie na przykład w II Rzeczpospolitej lekarze, a szczególnie adwokaci, prawnicy, gdzie jest korporacyjność i gdzie widać było, że Żydów wprawdzie było w II RP coraz mniej w sensie statystycznym, to w zawodach prawniczych było ich coraz więcej. Prawda? Co to oznaczało? Więcej jak 50%. Ale nie chodzi mi o to, czy było ich 50 czy 80, tylko chodzi mi o, że tak powiem, awans społeczny wewnątrz narodowości. I to oznaczało, że tego awansu społecznego nie było w narodowości polskiej. A II Rzeczpospolita była państwem polskim. I znowu, to nie jest pytanie o to, kto zawinił. Każdy realizował swoje interesy. Ale interesem polskim było to, żeby jak najwięcej chłopów weszło na wyższe studia i zostało studentami. A potem, żeby jako studenci mieli zawody miejskie. Na tym polega między innymi ta struktura awansowa społeczna, czyli otwartość wewnątrz tych grup społecznych, warstw i tak dalej. A tu blokada zaistniała. No bardzo wielokrotnie można też przywoływać te przykłady z lat 30., które w sposób na pewno niegodny narodowcy z młodszego pokolenia wykorzystywali i w które na pewno się dzisiaj nikt z nas dziś obecnie nie wpisuje.
Ale znowu, one wyrastały z pewnej rzeczywistości. To, że studenci warszawscy i naprawdę, jak się czyta prace, dokumenty, także opracowania dotyczące życia studenckiego, uniwersyteckiego, na przykład Uniwersytetu Warszawskiego, lat 35, 6, 7, 8, to naprawdę bardzo cierpliwa była ta policja państwowa, że nie przeganiała tych studentów szybciej i sprawniej, ponieważ w każdą rocznicę śmierci studenta Wacławskiego, studenta, którego zamordowali Żydzi w Wilnie, jesienią, czyli w drugim miesiącu studiów, mamy październik, potem listopad, jesienią już od listopada każdego roku zaczynały się burdy studenckie. Czyli praktycznie zanikał normalny cykl wykładowo-ćwiczeniowy, ponieważ studenci narodowcy manifestowali. I tak manifestowali do marca. No to naprawdę ci profesorowie, dziekani i tak dalej naprawdę mogli się zdenerwować. Prawda? Oni, ale teraz pytanie, dlaczego oni to robili, żądając tego numerus clausus, tam, prawda, wyrzucenie Żydów albo umieszczenie ich w osobnych ławkach. Na pewno dzisiaj nie popieramy tego, na pewno nie jesteśmy miłośnikami takich rozwiązań. Ale pytanie, dlaczego? Dlaczego trzeba to widzieć w kontekście tamtej rzeczywistości? Ano, tamta rzeczywistość, co to oznacza? Tamta rzeczywistość to jest czas sanacji pewnego obozu zarządzającego Polską, który to obóz wprowadził do krwioobiegu dyskursu politycznego narzędzia siłowe. To znaczy wyeliminował w pewnym momencie, ostatecznie w wyborach brzeskich 1931 roku, komunikację polityczną wewnątrz instytucji państwa. Skoro wypchnął opozycję na ulicę po procesie brzeskim i po wyborach 1931 roku, kiedy władza sanacyjna zdobyła wreszcie tą bezwzględną większość i mogła dyktować warunki w instytucjach państwowych, no ale zrobiła to w sposób niegodny, to znaczy nie posiłkując się demokratycznymi metodami, tylko aresztując posłów opozycji. No to są koszta tego. Koszta są takie, że się wypycha ludzi na ulicę. To znaczy poza obręb komunikacji parlamentarnej. No to jak na ulicy, no to się stosuje narzędzia też. Władza stosuje berezę kartuską, no to my stosujemy w takim razie pałki. Prawda? I rozwiązujemy problemy społeczne, skoro nie można ich gdzie indziej rozwiązać, na ulicy. Można powiedzieć, że robili źle, tylko warto też zauważyć, w jakim kontekście politycznym to zło się działo i kto wprowadza pewien mechanizm antydialogu. Przykład idzie z góry. Nie tylko przykład idzie z góry, ale w ogóle w pewnym sensie skuteczność idzie jakby w pod dyktando narzędzi, które stosuje przeciwnik. Prawda? Między innymi dlatego młodzi narodowcy będą uważali na przykład z ONR-u, że nie ma co rozmawiać ze starymi, czyli z Rybarskim, prawda, i całą tą grupą z Dmowskim także na czele, ponieważ oni zatrzymali się w rozwoju intelektualnym, jakbyśmy byli dalej w demokratycznym świecie. A my już nie jesteśmy w demokratycznym świecie, bez Bereza Kartuska, w której siedzą narodowcy. No i jak nas tak traktują, no to też ich tak potraktujemy. Ja nie mówię, że to dobrze, tylko mówię, że to jest język politycznego dyskursu, który wówczas wygrał w latach 30. obiektywnie. W tym sensie obiektywnie, że był stosowany. Jeżeli w 30. bodaj 7. roku, jeśli dobrze pamiętam, czy w 6. jest ten słynny strajk chłopski, który chłopi organizują szczególnie na terenie galicyjskim i wjeżdża w nich policja i morduje kilkadziesiąt osób, no to tworzy język politycznego dialogu. Niezależnie od tego, czy się komuś to podoba, czy nie. A nie najpierw morduje, a potem mówi, że a nie, to my nie chcieliśmy. Prawda? Tylko to już jest fakt, który powoduje dalszy ciąg reakcji. Marsz takie, na Myślenicę. Na przykład. Prawda? Znaczy, to trzeba wszystko widzieć w kontekście, a nie wyjmować cegłę i potępiać. O, to obrzydliwe, jak mogli się tak zachowywać. Obrzydliwie się zachowywali, ale dlaczego? Włóżmy cegłę w kontekst i wtedy zobaczymy całą ścianę. Także nie mówmy oczywiście o tym, że
to jest największy, że tak powiem, zdobycz obozu narodowego, że w latach 30. wyganiali Żydów z ławek i przerzucali ich na ławki gettowe, bo należy to potępić, ale też zdecydowanie pokazać, jaki wówczesnie świat istniał i ten świat, wbrew pozorom, wcale zarówno po stronie żydowskiej, jak i po stronie polskiej, nie był postrzegany ani przez sekundę w kategoriach tego, co się stało od roku 1939. Jeżeli byśmy kogokolwiek, czy po stronie żydowskiej, czy po stronie polskiej, na przykład w przytyku 1936 roku, gdybyśmy tam weszli i zobaczyli tego Żyda strzelającego do polskiego chłopa, który rozwala stragan żydowski, bo uważa, że te ceny są za wysokie, i powiedzieli mu, panie, zaczynasz pan Holokaust. No to przecież zwariowaliby, ale powiedzieli, pan, idź pan do psychiatryka. My tutaj mówimy o kapuście. Znaczy to jest zupełnie inny wymiar sporu, prawda? Inny kontekst, inna rzeczywistość. Co nie znaczy, że należy uznać, że chłopi dobrze robili, że rozwalali stragany żydowskie. Oczywiście źle robili. No ale wszystko w tym kontekście. Niewątpliwie najbardziej takie trudne, czy trudniejsze do zdefiniowania jest to, że obóz narodowy w jakiejś mierze, można powiedzieć, że w latach 30. żerował na tych naturalnych konfliktach, które wcale sam nie stworzył, tylko w dużej mierze właśnie stworzył albo kryzys liberalnej gospodarki, których oni akurat no, nie odpowiadali za to, albo kryzys władzy, czyli obozu sanacyjnego, który wytworzył narzędzia skutkujące, i oni jakby wykorzystując to, czego sami nie stworzyli, wykorzystywali do tego, żeby swój elektorat powiększać. I niewątpliwie obóz narodowy w tej języku antyżydowskim, dzisiaj niestrawnym, jak się to czyta, byli stroną, która rozumiała lata 30. w perspektywie swojej własnej rzeczywistości, polegającej na tym, że walczymy o władzę w państwie. No to używamy w takim razie takich sloganów, takiego języka, żeby jak największy elektorat był za nami. No a w tym języku mieściły się między innymi naturalne spory między wsią a żydowskim handlarzem. No to wykorzystajmy to do swoich celów politycznych. Niestety tak robią politycy. Nie mówię, że to dobrze, no ale tak robią. No i pokażcie mi takiego, który tego nie robi. I tak samo w przeszłości, jak i dzisiaj. Także to wszystko trzeba widzieć w tym właśnie wymiarze takiej... A jeśli chodzi o, w tym wymiarze kontekstu historycznego, a jeśli chodzi o faszyzm, pytał się pan, to mam taki cytat ładny. Dmowski na zjeździe OWP, obozu Wielkiej Polski, 7 czerwca 1931 roku. Kiedy obóz Wielkiej Polski powstawał w 1926, interesowały nas głównie sprawy polityczne. Zdawało się wówczas, że rządy pomajowe szybko się wykończą. Nadzieje były niestety, dodaję to od siebie, złudne, ponieważ społeczeństwo zawiodło, a poza tym odegrały rolę czynniki ukryte, znajdujące się daleko poza nami. Tworząc obóz Wielkiej Polski, mieliśmy przed oczami faszyzm. Rozwój wypadku zepchnął na plan drugi sprawy natury politycznej, a wydźwignął momenty gospodarcze i socjalne. Dziś można powiedzieć, że system rządów wzorowanych na faszyzmie jest dobry, ale na krótko, bo od niego przejść do innego, bo trzeba od niego przejść do innego, bo sam jest za kosztowny. Jest on bowiem systemem rządów absolutnych, a ten rząd właśnie potrzebuje największej machiny państwowej, by infiltrować wszędzie swoje wpływy, musi przy tym tworzyć czwartą brygadę i tym podobne. Powiem panom szczerze, że przy dojściu do władzy chciałbym porządzić przez 2 lata bez parlamentu i w tym czasie by wytworzyć właściwe przedstawicielstwo. Moim zdaniem będą przed nami trudności nie tyle ustrojowe, ile gospodarczo-finansowe i wynikające stąd trudności socjalne. To jest stosunek Dmowskiego do faszyzmu. Proszę bardzo, na 2-3 lata, a należy potem oddalić ten system, ponieważ on wytwarza machinę absolutystycznego państwa, czyli złego. Natomiast jest porządkujący na krótki czas, w momencie bałaganu, w którym obce siły rządzą
społeczeństwem i de facto dyktują warunki gospodarczo-socjalne. No tak można ten fragment zrozumieć. Czyli znowu faszyzm nie jest traktowany ani absolutystycznie w sensie zły, dobry, tylko albo użyteczne narzędzie, którego używamy, albo bezużyteczne, jak nadużywamy. Bo każdy system, zdaniem narodowców, będzie tylko wtedy dobry, kiedy służy konkretnej rzeczywistości. No i oczywiście tutaj aluzja, którą Państwo na pewno też odczytali, że kogo on de facto nazywa ustrojem faszystowskim, już tym złym. No, obóz sanacyjny oczywiście. Także zatem, jak mógł być dobry stosunek do faszyzmu? Poza tym, w tym kontekście. Poza tym faszyzm miał wtedy nic wspólnego z narodowym socjalizmem. Ale to oczywiście. To w ogóle jest pomieszanie. Jasne, ale to mam nadzieję, że już w tym gronie nie trzeba opowiadać, że bez wątpienia to Hitler, jak doszedł do władzy, to przymilając się Piłsudskiemu, próbował traktować II Rzeczpospolitej i system autorytarny jako ten, który jest mu bardzo bliski. Ale to nie znaczy, że druga strona też tak chciała uważać. Natomiast oczywiście Hitler nigdy w życiu nie uważał obozu narodowego za promujący jakikolwiek bliski mu zestaw wartości, ponieważ jak wiadomo narodowcy byli antyniemieccy, zarówno za Republiki Weimarskiej, jak i za nazistów i nie ma co do tego wątpliwości, jak słusznie bardzo wielu opowiada w krótkim słowie, że zdaniem Hitlera jedyne miejsce, gdzie powinni być narodowcy, to obozy koncentracyjne. I to jest definicja relacji między nazistami a narodowcami. Proszę bardzo tutaj. Panie profesorze, ja bym prosiła, Anna Krzyżniowska, ja bym prosiła o taką refleksję, jak to poglądy się zmieniają w trakcie lat. Myślę, że pomocy swego Polaka możemy przeczytać, jak Dmowski się zachwyca narodami kolonialnymi, jaki wielki sukces odniosły. Podczas jeżeli analizujemy Kościół, Naród, Państwo, to już same tytuły rozdziałów pokazują nam, że jedyną prawdziwą wiarą jest wiara katolicka, a wiara protestancka i również prawosławna. To jest upaństwowienie religii, a w związku z tym manipulowanie etyką. Tylko etyka niezależna może dać tą właściwy wymiar i ta książeczka się kończy tym, że religia katolicka nie może być środkiem do tego, żebyśmy byli narodem, tylko ona jest celem narodu polskiego, jest misją narodu polskiego. Ja tylko przeczytam jeszcze te rozdziały, bo one są niezwykle ważne. Wolnomularstwo w walce z Kościołem i religią. Narody katolickie i protestanckie, nacjonalizm w krajach katolickich, religia w życiu narodu, polityka Polski jako kraju katolickiego. Dziękuję. Tak, no to jest rzeczywistość bardzo ładna w tej książce rozpisana, przy czym rzeczywiście następowała ewolucja w poglądach Dmowskiego od takiego, można powiedzieć, twardego rozdzielenia etyki indywidualnej od etyki narodowej, gdzie chciał widzieć te dwie etyki jako ze sobą współpracujące, ale niekoniecznie realizujące zadania według tego samego schematu, czyli etyka indywidualna oparta na relacjach z Bogiem i miłości bliźniego, etyka narodowa, w której jest miejsce na egoizm. Prawda? Czyli no, jest to napięcie, aż po stwierdzenia, które rozpoczynają się, można powiedzieć, w pracy Kościół, Naród, Państwo, a towarzyszą potem Dmowskiemu już do końca życia, gdzie bez wątpienia zaczyna jednoznacznie mówić, że nie ma dwóch etyk, tylko jest jedna etyka i tą etyką jest etyka chrześcijańska, katolicka w przypadku Polaków i stąd jest to słynne zdanie, które pani też zacytowała, ale brzmi ono troszkę inaczej, to znaczy, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, tylko jest jego sensem. I to jest próba zdefiniowania, że i jednostka, i naród ma w sobie tę samą etykę. Ja tylko chciałam jeszcze, bo zapomniałam tego powiedzieć, że też Dmowski w
tym momencie mówi w tej książeczce Kościół Narów Państwo o tym, że jeżeli ta etyka jest oparta o protestantyzm, oparta o właśnie masońską tą ideologię rewolucji, to będzie zawsze walka między narodami, a to współpraca między narodami może być tylko właśnie w oparciu o etykę katolicką. Ale nie jest ani optymistą radosnym, ani człowiekiem naiwnym, by sądził, że ta etyka katolicka jest autentycznie jedyną światem rządzącą. Wręcz odwrotnie. Raczej nie opuszczał go realizm, w którym podkreślał, że te inne porządki niewątpliwie achrześcijańskie czy antychrześcijańskie powodują istnienie stanu walki jako też obiektywnego. To zresztą jest, to już obok Dmowskiego, to zresztą warto sobie skonfrontować z literaturą, która i dziś jest dostępna, bardzo ciekawa, na temat konsekwencji rewolucji francuskiej, prawda? To znaczy jako pewnego porządku, który zostaje oparty na negowaniu Boga jako twórcy norm porządkujących także prawo stanowione, człowieka wynoszącego się na piedestał, czyli na miejsce Boga, który tworzy utylitarny system wartości, czyli zmienny w zależności od dyktatu chwili, a ten dyktat chwili może być równie zaprowadzający człowieka do komory gazowej, jak i do aborcji i tak dalej, i tak dalej. No, zaraz będziemy kończyć, będą ostatnie jeden albo dwa pytania. Prosiłbym tylko o wsparcie naszych kolejnych spotkań. Tam dwóch to, panów. Dwóch panów, czyli to będą dwa ostatnie pytania. Proszę bardzo. Ja chciałem panu profesorowi zadać dwa pytania. One będą się jakby, jedno będzie rzeczywiście teraz aktualne takie pytanie, a pierwsze będzie się odnosiło do wykładu, który pan profesor był łaskawy wygłosić. Powiem, że jestem bardzo zadowolony, że miałem okazję ten wykład wysłuchać. On został w taki specyficzny sposób ujęty, pewne fragmenty i pewne rzeczy naświetlone. Mogę powiedzieć tak, że ja wyrosłem z tradycji piłsudczykowskiej, no bo tak moi rodzice i tak dalej, i ją jakby prezentuję. Natomiast bliskie mnie są również idee, które głosił Roman Dmowski, i te idee narodowe. Co prawda pewnie bym się nie zgodził z panem, jako że te tradycje no, muszą się kłócić gdzieś tam, jakby w tym określeniu, które pan był łaskaw użyć, że to dzięki Dmowskiemu odzyskaliśmy wolność. No, pamiętajmy, że zdecydowanie łatwiej być dyplomatą w miejscu bezpiecznym, no, niż nadstawiać pierś. No, nie muszę wspominać, że wiadomo, że to jest zupełnie inne. Jedno i drugie miało wpływ. Który większy, no to będzie ten słynny nasz spór. I jakby drugą pretensję, którą mam do Dmowskiego, to nie wiem, dlaczego on nie przejął w pewnym momencie władzy, bo miał większość parlamentarną. Dlaczego on w tym momencie jakby nie podjął się... To jest pytanie. Stero, to nie. To jest jakby... To jakby jeszcze go mówili. Natomiast pytanie będzie się odnosiło do czegoś innego. To pierwsze pytanie będzie się odnosiło mianowicie, bo przecież temat wykładu miał być również jakby aktualność tych idei dzisiaj. Więc chciałem zapytać. Co pan sądzi o dzisiejszym ruchu narodowym, bo przecież jak słuchamy tego wspaniałego wykładu, a to tej no, pewnej degrengolady mimo wszystko mogę powiedzieć, bo przecież ten ruch jest no, w zupełnym rozbiciu, brak przecież przywódców, no to przywództwo to w żaden sposób nawet do pięt nie dorasta, ale dzisiejsze tak to w tym rozbiciu. Chciałem zapytać pana, jak pan to widzi, jakie są szanse, był tutaj pan Chruszcz chyba z dwa miesiące temu, jakby mówił, że 12 lat trzeba czekać na to, żeby być może no, tej pracy organicznej, żeby coś z tego wydobyć. To jest jedno pytanie. I drugie jakby dotyczące no, już jakby polityki Wołynia. Konkretnie miałem przyjemność być na pana debacie, w którą brał pan udział z księdzem Isakowiczem Zaleskim i z tam wiceambasadorem czy kimś ważnym na SGH. No to wręcz jakby karygodne to, co tam słyszeliśmy ze strony Ukraińców. Ale niemniej jednak chciałem zapytać, ponieważ wiem, że w tym środowisku no, są jakby pewne kontrowersje. Czy można było ustawę, czy musieliśmy tylko poprzestać na uchwale, czy to rzeczywiście jest no, dzisiejszy rząd i prezydent jakby no, nie jest w stanie, jakby nie byliśmy w stanie, żeby pan się był w stanie stosunkować, czy możemy mieć pretensje do rządu, czy możemy mieć pretensje do prezydenta.
Jeśli ja dobrze rozumiem drugie pytanie i uchwały z Senatu i Sejmu z 2016 roku, tak? O te chodzi. To ja byłem jednym z inicjatorów uchwały senackiej, która była pierwszą, następnie była sejmowa, której głównym autorem był Michał Dworczyk. I niewątpliwie żeśmy bardzo mocno ze sobą współpracowali, żeby i Senat, i Sejm wprowadził uchwałę. Sekundę, tylko teraz proszę mi dać odpowiedzieć. I taką żeśmy stworzyli konstrukcję. Jeśli chodzi o Senat, Senat nie ma możliwości tworzenia okolicznościowych ustaw, więc mogliśmy tylko i wyłącznie podjąć uchwałę w Senacie, a idea polegała na tym, żeby w warunkach tego konkretnego dnia, 11 lipca 2016 roku, uchwała wybrzmiała, czyli żeby wybrzmiała przed tą datą i 11 lipca, a nie później, czyli jak to było w przypadku uchwały sejmowej, bodaj 19 czy 21 czy nawet lipca. Drugiego. Proszę sprawdzić w kalendarzu wydarzeń, które miały miejsce wówczas w Polsce, dlaczego tak nam zależało, żeby to było konkretnie w dzień 11 lipca. I doskonale obydwie strony, polska i ukraińska, rozumiała wagę tej uchwały, która była związana z tą datą. Podpowiem, że w tym czasie odbywał się także szczyt NATO, który mógł być traktowany jako szantaż wobec tego, by takiej uchwały na dzień 11 lipca nie było. Poddanie się szantażowi to była jedna z metod ubezwłasnowalniających polską politykę wobec państwa ukraińskiego w ciągu ostatnich 25 lat. Zawsze można znaleźć szantażujący argument. Myśmy po raz pierwszy w 2016 roku od tego szantażu się uwolnili po to, żeby dać stronie ukraińskiej jednoznaczną szansę, żebyśmy się stali rzeczywistymi przyjaciółmi. Przyjaźń między narodami, takimi, które ze sobą sąsiadują, nie mogą być oparte na tym, że któryś z tych narodów gloryfikuje morderców drugiego narodu. Po prostu nie da się, żeby nie wiem jak zasypywać różnym bełkotem rzeczywistość pierwotną, to pierwotna rzeczywistość jest taka, że na ziemiach polskich, na kresach południowo-wschodnich formacje ukraińskie dokonały ludobójstwa na części narodu polskiego, który tam zamieszkiwał te tereny i miał do tego prawa, żeby tam zamieszkiwać. Nie był uzurpatorem, nie był najeźdźcą, tylko byli to ludzie od stuleci mieszkający na tamtych terenach, bardzo często. I w związku z tym, jeżeli jest dobra wola obydwu stron, to po raz pierwszy strona polska podała taki brzeg, czy taką granicę, której już nie będziemy od tej pory przekraczać. Jeżeli strona ukraińska chce tworzyć dobrosąsiedzkie, nie tylko dobrosąsiedzkie relacje, ale oparte na wzajemnym zaufaniu, także politycznym, to musi dojść do tej samej granicy i uznać ją, że to jest warunek sine qua non dla przyszłości. I to miało znaczenie, które to znaczenie w pierwszym odruchu zostało przez stronę ukraińską, jak wiemy, odrzucone przez znaczną część elit ukraińskich. Dajmy im czas, być może trzeba paru miesięcy, może rok, może dwa. Spotkamy się za kilka lat. Ja mam nadzieję, że możemy wtedy powiedzieć, tak, strona ukraińska dojrzała do tych uchwał i już wymowę tych uchwał nie poddaję w wątpliwość, tylko jesteśmy już dalej. Ale żeby tak się stało, to teraz ruch należy do strony ukraińskiej. Trzeba jej dać czas, oczywiście, dlatego że tam jest bardzo silna walka o tożsamość tworzącego się nowoczesnego narodu. Ta tożsamość musi być oparta na różnych stygmatach, które istnieją i te stygmaty teraz tam są porządkowane. Myśmy im dali pewną porcję
do przemyślenia, polegającą na tym, że tych ludzi, jak potraktujecie jako waszą bazę tożsamościową, to czy wam się podoba, czy nie, czy nam się podoba, czy nie, przyjaźni między nami nie będzie. Taka jest rzeczywistość. To nie jest na zasadzie dokonywania wyboru, tylko na zasadzie uznania rzeczywistości, bo naród polski nie może pozbawić się pamięci znacznej części własnego narodu, która to część własnego narodu musiała to przeżyć jako znak ludobójstwa. To jest dokładnie tak samo, jakbyśmy dzisiaj w wolnym kraju nadal, tak jak w PRL-u, odwracali się od rodzin katyńskich. Dlatego, żeby być w dobrych relacjach z Rosją. No kto dzisiaj by na taki szantaż się w ogóle pokusił intelektualnie? Prawda? No nie, byłby skompromitowany, gdyby wprowadził do obiegu tego typu szantażujące argumenty. My nie możemy jako naród pozwolić sobie, żeby zamykać do getta część naszego wspólnotowego doświadczenia i uznawać, że ono nie jest nasze, dlatego że nam przeszkadza w czymś. Prawda? To co, w takim razie Ślązacy też nie są nasi i te 50 tysięcy Ślązaków w 45 roku pomówionych o niemieckość i wywiezionych do Krzywego Rogu to nie nasz problem. I tak dalej, prawda? My jesteśmy narodem wtedy, kiedy przeżywamy tą wspólnotowość, a nie wtedy, kiedy ją kastrujemy i przyszywamy tak, jak nam jest to wygodne z punktu widzenia bieżących racji politycznych, które, jak wiadomo, mają właśnie tę cechę, że są bieżące, a wspólnota jest zjawiskiem poważniejszym niż bieżączka. Więc to jest ten zestaw jakby naszych takich przemyśleń, który spowodował, że te uchwały powstały i które od tej pory już wydaje mi się, że stanowią takie dobro polskie, że nie ma od niego odejścia. Panie profesorze, niewiele wynika. Nie ma sankcji zobaczymy. Zobaczymy. Proszę dać Ukraińcom chwilę czasu i cierpliwość to jest też złota cecha. Ustawy, które każą w ogóle przejawy. Ja wiem. Wiem. Nierównoprawni, proszę pana, w 1914 roku, gdyby Dmowski wszedł do któregokolwiek gabinetu francuskiego, brytyjskiego, obojętne jakiego, i powiedział: proszę państwa, za 4 lata będzie niepodległa Polska. Brawo. No to dajmy drugiej stronie czas i szans. Czyli rozumiem, że to było maks, co można było osiągnąć w tym momencie. Dobry wniosek. Nie, to o takim wniosku. Mhm. Czy chce się pan stosunkować do kondycji dzisiejszego ruchu narodowego? Tak, przepraszam, kondycja dzisiejszego ruchu narodowego. Ja mam, zaraz sekundkę, ja mam taką wersję optymistyczną i wersję pesymistyczną. Wersja optymistyczna to jest, można powiedzieć, ściągnięta z pewnego artykułu Tadeusza Bieleckiego, który w Myśli Polskiej, bodaj w numerze grudniowym 1956 roku, czyli po przełomie październikowym, napisał taki artykuł, w którym wobec tego, co się zdarzyło w Polsce od sierpnia, czyli ślubów odnowienia na Jasnej Górze, do, czy od czerwca, buntu czerwcowego w Poznaniu, do przemian październikowych, napisał taki artykuł analityczny, z którego wynikało, że ruchu narodowego w sensie politycznym w Polsce nie ma. Ale Polacy są narodowcami. I to jest wersja optymistyczna. To znaczy, bez wątpienia jest pytanie dosyć poważne i warto je artykułować, czy Polska, szczególnie po wyborach 2015 roku, a może w czasie wyborów 2015 roku, nie dała przypadkiem nam informacji, i Polacy o sobie, że jesteśmy narodowcami. To znaczy w tym sensie, że wygrały takie wartości, które stanowiły fundament rozwoju wewnątrz obozu narodowego, czyli miłość do ojczyzny, uznanie narodu jako wspólnotę, która ma swoje interesy i trzeba o nie walczyć i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta wersja optymistyczna. Natomiast wersja pesymistyczna jest taka, że bez wątpienia nie ma dzisiaj po stronie,
która by potrafiła nawiązać do dziedzictwa obozu narodowego, takiej postaci, jaką w jakiejś mierze mają dziedzice, choć nie chcę tego tak do końca widzieć, tylko w takiej perspektywie, ale jednak bardziej obozu Piłsudczykowskiego. To znaczy Jarosław Kaczyński, jeśli gdzieś go mamy sytuować na tej polskiej mapie, to na pewno jest mu bliżej do dziedzictwa obozu Piłsudczykowskiego niż do narodowego. I nie ma co się denerwować, tak po prostu jest. I niewątpliwie jest wybitnym polskim politykiem. Na miarę takiego wybitnego polskiego polityka obóz narodowy musi sobie, jak widać, jeszcze poczekać. To jest ta wersja pesymistyczna. Ostatnie pytanie, proszę bardzo, Mark. W ogóle ja jako radny Rady Osiedla Kościki chciałbym podziękować panu senatorowi, że zaszczycił nas, to znaczy ja jestem gospodarzem tego pomieszczenia. I moje pytanie brzmi takie, tak. Panie, mówił nam pan o dwóch wrogach, Rosji i Niemcach. Chciałem podkreślić zaborów. Teraz ja chciałem taką historię. Na dzień dzisiejszy pan Jarosław Kaczyński, wielki polityk, jak pan go nazwał przed chwilą, w czasie, na wiosnę tego roku, w czasie swojego przemówienia na Krakowskim Przedmieściu czy gdzieś, ja mam to zapisane zresztą, zanotowane, wyraźnie powiedział, że upomniemy się o odszkodowania niemieckie za Warszawę i za zniszczenia wojenne do Niemców. Wyraźnie to mam to zapisane. I w kontekście tych jego słów i trzymając za jego, no, trzymając go za obietnicę, tak zadaję następne pytanie panu profesorowi. Czy nie warto wskrzesić pamięci o KL Warszał, jednego obozu koncentracyjnego w okupowanym kraju, zbudowanym przez Niemców, zbudowanego w centrum, okupowane w stolicy, centrum okupowanego kraju i przypomnieć o polskim Holokauście, że o polskim Holokauście, bo tutaj Polacy też byli paleni, mordowani, niszczeni. Nie wspomnę o komorach gazowych, prawda, na portu Zawodu. Jak pan to widzi? Tak. No muszę powiedzieć na zakończenie naszego spotkania, że będzie też zdanie odrębne od tych oklasków. Mianowicie bez wątpienia trzeba pamiętać te słowa Romana, pana Jarosława Kaczyńskiego dotyczące odszkodowań i na pewno strona niemiecka zapamiętała to zdanie i bardzo dobrze, że zapamiętała. To jest jeden z instrumentów, właśnie ta pamięć w polityce bardzo istotnych. Jarosław Kaczyński, jak rozumiem jego poczynania, mówi wbrew pozorom, jeśli ktoś tak uważa, że wbrew pozorom, rzeczy ze zrozumieniem i w związku z tym te zdania, które padają, a które padają 2 lata temu, 3 lata temu, one żyją, w polityce żyją. A życie w polityce między innymi polega na tym, że albo się narzędzie wydobywa, albo ono sobie jest. Czyli nie trzeba wydobywać, bo tylko raz się może nim człowiek posłużyć. Ale ono jest. I sprawa odszkodowań i relacji polsko-niemieckich niewątpliwie jest takim tematem niewypowiedzianym, ale obecnym w świadomości, zarówno w polityce niemieckiej, jak i w obecnej polityce polskiej. To, co zostało przygotowane dzięki Lechowi Kaczyńskiemu dla dzisiaj nas i pana Jarosława Kaczyńskiego, czyli ten zestaw informacji, czyli księga pod redakcją pana profesora Wojciecha Fałkowskiego, dzisiaj wiceministra obrony narodowej, to jest pewna zdobycz, taka praca wykonana, która jest i ona już nie zostanie wyrzucona. I w świadomości niemieckiej też ona istnieje. Pytanie tylko w związku z tym, kiedy
będzie taka rzeczywistość, w której należy to odkurzyć i w polityce bieżącej wykorzystać. Na razie wydaje się, że nie ma takiej, nie chcę powiedzieć potrzeby, ale okoliczności. Ale obydwie strony na pewno wiedzą, że to narzędzie jest. Natomiast jeśli chodzi o KL Warszał, to ja, będąc dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, w 2008 roku poprosiłem świętej pamięci panią Czcińską i pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, obecnie pana profesora Bogusława Kopkę, o napisanie wspólnie pracy dotyczącej KL Warszał wobec faktu, że istnieje rozbieżność interpretacyjna na poziomie ściśle naukowym. Państwo się niestety nie byli w stanie dogadać. Pani Czcińska odmówiła dalszego udziału w tym dwunazwiskowym projekcie i w związku z tym pan Bogusław Kopka napisał sam pracę pod tytułem KL Warszał, która została bardzo mocno skontestowana przez środowiska, między innymi odwołujące się, tak jak i państwo tutaj, do, tak podejrzewam, do dorobku pani sędzi Czcińskiej. A problem polega na tym, że naukowcy mają to do siebie, że najpierw muszą stwierdzić, że coś jest prawdą, a potem to dopiero powiedzieć, a nie odwrotnie. To znaczy powiedzieć czyjeś życzenie, a potem ewentualnie fastrygować historię, tak żeby to życzenie stało się faktem. I my jesteśmy po prostu ułomnymi ludźmi jako naukowcy. Na dziś nie umiemy udowodnić jako naukowcy, że istniał rzeczywiście KL Warszał, inaczej rozumiany jak Gęsiówka, który nazywamy KL Warszał, ale nie jest tym, który chce uznawać pewna część opinii publicznej. Jeżeli nam ta część opinii publicznej potrafi udowodnić, że KL Warszał należy rozumieć szerzej wraz z komorami gazowymi, bardzo proszę, tylko proszę o dowody. Na razie nauka nie jest w stanie tego udowodnić, wręcz odwrotnie. Wszystkie dowody, które Bogusław Kopka odnalazł, potem w następnych latach poprzez poszukiwanie także zdjęć na terenie niemieckim lotniczych z II wojny światowej, potwierdzają zarys obozu KL Warszał, potwierdzają, że istniał oczywiście dworzec zachodni i nie istniały tam żadne komory gazowe, które byłyby używane w tym celu, w jakim chce się interpretować, znaczy w ogóle nie było tych tam komór gazowych wedle zdjęć satelitarnych niemieckich, lotniczych. Natomiast lotniczych, natomiast była na terenie KL Warszał, Gęsiówki, była spalarnia ciał, czyli zabijani ludzie, zarówno Żydzi, jak i Polacy, bo jedni i drudzy byli w KL Warszał mordowani, niewątpliwie ich spalano, ale nie żywcem gazowano. Takiego dowodu nie mamy. Problem polega na tym, że oczywiście problem KL Warszał wszedł niejako nie w dyskurs naukowy, tylko potwornego napięcia politycznego i ideowego. Z jednej strony znaleźli się ludzie, też już dzisiaj głównie nieżyjący, którzy postanowili zakopać wszystko, zanim ktokolwiek zbada, ponieważ nie byli w stanie przyjąć do wiadomości, że Janusza Widelec nauka potwierdzi komory gazowe. I co by się stało? Świat by się zawalił, bo się by okazało, że Holokaust dotyczy nie tylko narodu żydowskiego, ale także polskiego. Czyli nie dobro nauki, tylko pewna z góry założona teza ideologiczna wykluczała możliwość docierania do prawdy. A z drugiej strony z kolei osoby właśnie z panią Czcińską na czele, no niestety fastrygowały fakty po to, żeby też, a na złość zrobimy i udowodnimy, że te komory gazowe były, choć nie potrafimy tego udowodnić. I znowu wynik ideologiczny był tutaj nośnikiem pewnego napięcia i zacietrzewienia, a nie spokojna próba powiedzenia sobie, że warsztat naukowy ma swoje wymagania i naprawdę Sokrates wielkim człowiekiem był, jak umierał, a nie był głupcem, który potrafi powiedzieć: wiem, że nic nie wiem. Jeżeli państwo udowodnią, że inna jest wersja historii KL Warszał,
niż ta, która jest podana w książce Bogusława Kopki. Wszyscy się pięknie pod tym podpiszemy i uznamy, ale na dziś nie da rady. Proszę Państwa, proszę jeszcze o 2 minuty cierpliwości. Po pierwsze, przypominam o książkach. Pokazywana jest książka pana profesora Kościół, Naród, Człowiek. Także książka o Kościele w latach 50., ale także o stosunkach polsko-żydowskich i pomocy, jakiej udzielali Polacy, polscy księża, zakonnicy, zakonnice Żydom. W tym opracowaniu wydanym przez między innymi Instytut Pamięci Narodowej jest sesja o Lidze Narodowo-Demokratycznej i tutaj pierwszy referat właśnie jest z... I współredakcja z panem Henrykiem Klatą, czyli działaczem Ligi Narodowo-Demokratycznej, najmłodszy działacz Ligi Narodowo-Demokratycznej, który jako 18-latek wszedł do tej pierwszej, tak jest, pierwszej niepodległościowej organizacji polskiej po 1956 roku. Też warto pamiętać, że to nie opozycja lat 70. wyznaczała kierunek niepodległościowy, gdzie też był KPN, Ruch Młodej Polski, część KOR-u z Macierewiczem na czele. To byli ci niepodległościowcy lat 70. odwołujący się do różnych polskich tradycji, ale początek tych niepodległościowców, oczywiście nie po 45 roku, tylko po 56, to jest Liga Narodowo-Demokratyczna. Też zapomniana zupełnie. Jest tu właśnie referat pana profesora oraz kilka innych bardzo ciekawych referatów. Z książek, które tutaj się w dyskusji pojawiały, tematy, polecam książkę Kto się boi ruchu narodowego. To jest właśnie książka, która pokazuje, czym obecny ruch narodowy wzbudza różne emocje i kontrowersje. Teraz jeszcze o najbliższych spotkaniach. Jak Państwo zauważyli już w internecie, a niektórych spotkań jeszcze nie ma podanych, dosyć dużo się dzieje. Ja powiem o kilku spotkaniach z pierwszej, powiedzmy, połowy stycznia. Może zacznę od końca. 17 stycznia, czyli już po połowie, o godzinie 19 zapraszam do Muzeum Niepodległości na Walei Solidarności. Będzie tam spotkanie na temat aspektów politycznych, militarnych i prawnych operacji Wisła, czyli operacji przesiedlenia Ukraińców w 1947 roku. Będzie między innymi pan dr Zbigniew Palski, a także pan profesor Szabłowski. To jest profesor, który napisał wstęp do tego monumentalnego dzieła napisanego przez państwa Siemaszków. Serdecznie zapraszam. A 2 godziny wcześniej, bo o godzinie 19.17 stycznia będzie spotkanie dotyczące operacji Wisła. 2 godziny wcześniej, o godzinie 17, w tym samym miejscu, w Muzeum Niepodległości, opłatek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, na który, rozumiem, tu jest pan prezes, wszyscy są serdecznie zaproszeni. Chętni będzie między innymi z okazji 150-lecia referat historyczny doktora Gołmeckiego z AWF-u, no i szereg innych atrakcji, koncert między innymi. Dobra. Ksiądz Maj z Słowem Bożym, a później dzielenie się opłatki, możliwość porozmawiania sobie również z sędziwymi sokołami, o ile wszystko dopisze tak, jak się spodziewamy. Będziemy mieć 100-latkę z przedwojennego warszawskiego sokoła i prezesa przedwojennego sokoła w Mińsku Mazowieckim z 3-latka. Oczywiście, czyli 17. Ze względu na to, że 17 się wiele dzieje, a poza tym jest to dzień powszedni, my co roku organizujemy zgromadzenie postulujące usunięcie pomników sowieckich. Dlatego przenieśliśmy to na niedzielę, 15 stycznia o 15, łatwo zapamiętać, 15 o 15 spotykamy się w Parku Skaryszewskim imienia Ignacego Jana Paderewskiego pod tak zwanym pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej na demonstrację w tym sprawie. 15 o 15. Co jeszcze? Dużo tych wydarzeń. W środę 11 stycznia odbędzie się kolejna tak zwana miesięcznica wołyńska, organizowana przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych. Będzie o godzinie 16 na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim.
dzień wcześniej, we wtorek 10, czyli za tydzień, 10 stycznia, tutaj na ulicy Wspólnej będziemy gościli pana Michała Marusika, eurodeputowanego z Kongresu Nowej Prawicy, a w Parlamencie Europejskim jest to wiceprzewodniczący grupy Europa Narodów i Wolności, grupy, której przewodniczącą jest pani Le Pen, czyli jej osoba, która ma szansę w tym roku zostać prezydentem Francji. Czyli zastępca pani Le Pen będzie naszym gościem za tydzień tutaj o 19. I ostatnie dwa terminy. Jeżeli ktoś jest chętny, to oczywiście sugeruję udać się 7 w sobotę do Częstochowy, gdzie się będzie odbywała kolejna patriotyczna pielgrzymka kibiców polskich i myślę, że jest to bardzo ważna okazja, żeby pojechać i zobaczyć kibiców, którzy na co dzień często ze sobą no, nie sympatyzują, jak w modlitwie i w sprawach narodowych potrafią się ze sobą zjednoczyć. Za 2 dni tutaj na Wspólnej mamy spotkanie z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem, który będzie komentował aktualne sprawy polityczne. Jeszcze raz dziękuję panie profesorze. Bardzo dziękuję.